you. <laughs> Sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Sponsorem programu jest KFC. Spotkajmy się przy kubełku. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Dobry wieczór. Państwo pozwolą, że się przywitam ogłoszeniami parafialnymi. No więc dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie potrwa punktualnie do 21.55, najpóźniej. A to dlatego, że o 22.00 cymes absolutny premiera, nasza nowa koleżanka redakcyjna Arleta Bojkę przygotowała, a właściwie tak naprawdę to jeszcze przygotowuje, materiał o yy, śmierci Polaka w Izraelu oraz o tym, czy konwoje z pomocą humanitarną są bezpieczne. Także to równo o 22.00 startuje. Już na to serdecznie zapraszam. No i jeszcze ogłoszenie, które Państwa może umiarkowanie ucieszyć, bo i jutro i pojutrze będzie można moją patrzywą gębę oglądać również na kanale Zero, a to dlatego, że jutro o 20.00 debata o konflikcie palestyńsko-izraelskim w strefie gazy. Zapraszam serdecznie na tę debatę. Ground zero będzie, ale ponieważ Ground zero zostało nagrane absolutnie wyjątkowo, nasi eksperci wyjechali bowiem za granicę, więc ono zostało dziś nagrane, wyemitujemy to jutro, wyemitujemy to jutro po południu. No i to tyle. Właściwie jest jeszcze tylko jedno ogłoszenie, właśnie dotyczące czwartku. Mylą mi się te dni, jakoś tak, tydzień krótszy, więc w czwartek również debata obiecana przez Krzysztofa Stanowskiego, dalszy ciąg obiecany debaty mieszkaniowej o mieszkaniach tym razem, deweloperzy i ich przeciwnicy. Zapraszam w czwartek. A teraz już zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. O wojnie na Ukrainie mówi się wszędzie i mówi się cały czas. Mówią politycy, mówią analitycy, mówią eksperci. Wszyscy oni doskonale znają się o, o, na temat militarnej strategii. Wiedzą wszystko o politycznych aspektach tej wojny. Wiedzą naprawdę, naprawdę wiele, ale żaden z nich nie wie, jak czym pachnie okop, jak się czuje człowiek, który tam trafi, co to znaczy strzelać do ludzi, co to znaczy, na wojnie tracić przyjaciół. Piotr Mitkiewicz wie to wszystko, bo jest Polakiem walczącym na Ukrainie i to jest mój gość. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie Robercie. Panie Piotrze, to żeby rozbroić jedną bombę, mhm. wie pan, co pan usłyszy być może od naszych widzów, że pan się wysługuje banderowcom, że pan no, ludziom, którzy nas nienawidzą, pomaga. Wie pan po co? Dlaczego? Czemu pan to robi? Czasem jest tak, że robiąc coś dobrego, z dobrymi intencjami, może to wykorzystać ktoś inny, kto, kto, kto niekoniecznie ma, ma dobre intencje. Mhm. Ja pojechałem na tą wojnę z powodu wybuchu emocji, jakie doznałem, gdy usłyszałem o zabijaniu dzieci, gwałceniu kobiet, o robieniu sobie safari na na dzieciach przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Od razu, gdy usłyszałem, że zrobiony jest legion obcokrajowców, powiedziałem mojej żonie jadę tam. O tym jeszcze za moment. Ja chcę mhm. wrócić do tych banderowców, bo wielu ludzi pyta pana za moim pośrednictwem. Czy spotkał pan wielu takich, którzy tam walczą z naszywkami organizacji neofaszystowskich? Czy pan spotkał wielu, którzy wychwalają banderę, którzy nienawidzą Polaków? To muszę, wie pan co, to nie jest taka odpowiedź, spotkałem dużo czy spotkałem mało. Jeżeli chodzi o banderę, to bandera na zachodniej Ukrainie jest, jest bohaterem. Ludzie, tylko że teraz, w, w sytuacji, kiedy to my, Polacy, gdy wybuchła tam wojna na pełną skalę, otworzyliśmy swoje granice, otworzyliśmy swoje domy, otworzyliśmy swoje serca. Uważam, że żaden inny naród nie zrobiłby tego, co my zrobiliśmy dla nich. Mhm. Dobra, świetnie. Tylko oni ale, ale, godzą. Kontynuje, to... kontynuje. I oni w tym momencie z tego bandery wybierają sobie. To nie jest, ja, ja nie jestem specjalistą historykiem. Ja nie jestem politykiem. I tak jak bierzemy jakiś symbol, to no nie, nie, niekoniecznie wszyscy będą e, e, wybierali sobie całość, całość z tego symbolu. To jasne. Chcę Ale wróćmy, wróćmy że... ja, ja do bandery. Mhm. Ja jestem Polakiem z pokolenia na pokolenie, Warszawiakiem. E, kocham Polskę i jestem patriotą Polski ale też kocham ludzi i z powodu emocji pojechałem na Ukrainę walczyć. Moje, w, w moich, ja, ja rozmawiałem z pana kolegą przed, przed programem, że mnie dużo wychowywał mój dziadek. Mhm. Mój dziadek był w niewoli niemieckiej, moja babcia i dziadek z drugiej strony pracowali w obozach pracy, więc ja, jak widzę flagę niemiecką, czuję emocje. Ale ze mną walczyli również, również Niemcy, których traktuję jak braci. Mm -hmm. Więc bywa, bywa tak, że mamy jakieś um, wspomnienia rodzinne, złe, ale to jest nowe pokolenie, nowi ludzie. Ja to przepraszam bardzo Państwa za mój głos i, i za stan zdrowia. To naprawdę od niedzieli mnie trzyma jakaś, jakieś grybsko. Ale Pani Piotrze, bo pytanie o banderę tak naprawdę jest raczej dowodem również tego, że w Polsce zmienił się stosunek do Ukraińców. O ile na początku wojny nikt sobie takich pytań nie zadawał, bo mhm. widzieliśmy ofiary wojny, tak teraz ludzie sobie coraz częściej te pytania zadają. I wie pan, mówią niektórzy, że pan jest y y y naiwny, to jest delikatne określenie mhm. idioty. Więc nazwijmy pana naiwnym. Bo pan tam pojechał, pan tam swoim życiem ryzykuje, a tymczasem młodzi Ukraińcy w wieku jak najbardziej poborowym bawią się w polskich dyskotekach. Czemu oni nie bronią swojego kraju, pytają ci, którzy właśnie nazywają pa pana naiwniakiem. Czemu oni nie bronią? Bo oni się nadają do obrony. Oni nie, nie, nie czują potrzeby, potrzeby obrony. A pan tam. A pan tam jechał bronić Ukrainy? Ja tam jechałem bronić ludzi, bronić kobiet i dzieci. To był mój cel, dla którego tam pojechałem. W trakcie, jak gdyby to wszystko się, wszystko się rozwijało, poznawałem ludzi, powstawało jakieś braterstwo broni między nami. Były takie momenty, że dla mnie jak gdyby najważniejsze było to, żeby dbać o życie przyjaciół, z którymi chodzę na front. No dobrze. To. Abstrahując od tego, mm -hmm. no, wie pan, pan ma swoją żonę, pan ma swoje dzieci. Tak. Od dwóch lat, niemalże od dwóch lat, mm -hmm. prawda? E, żyje pan z nimi w rozłące. To znaczy, rozumiem, że pan przyjeżdża do, do Warszawy, do domu, ale tylko na trochę. Jak rodzina to znosi, jak to znoszą córki. <grym> No to jest taki naj, najcięższy temat to dla mnie. Eee, no żona powiedziała mi, tylko ona już dwa razy mi to mówiła, ostatnie dwa miesiące ja, ja z tobą się będę rozwodzić. Dzieci mówią, mamo, mamo, nie mów tak. Dzieci mówią, nie mów tak, ale dzieci hmm. chcą mieć tatę, prawda? Chcą mieć tatę, chcą, żebym był z nimi, tak. A pana nie ma. Tak, tylko jak chcę zakończyć tą wojnę. Jak ją pan chce zakończyć osobiście? Jak Piotr Mitkiewicz może zakończyć wojnę? Chcę, żeby ludzie zrozumieli, że wszyscy chcą pokoju. No tak, ja Chcę, żeby, żeby zrozumieli, że Polacy chcą pokoju. Ja rozumiem, że pan chce pokoju. Żeby Ukraińcy, że Ukraińcy chcą pokoju, że Białorusini bardzo chcą pokoju. Nie wiem jak w Rosji, ale wydaje mi się, że, że ludzie, jeżeli są tam ludzie, to oni też chcą pokoju. Ma Pan wątpliwości, czy w Rosji są ludzie. Wie pan co, miałem wątpliwości po tym, jak straciłem dużo przyjaciół pod Bachmutem. Wtedy było we mnie mnóstwo nienawiści i chęć zemsty. A teraz już nie ma Ale... tej chęci Zemsty, wyzbył się jej pan. Teraz pragnę, żebyśmy zakończyli tę wojnę. Pragnę, żeby już ludzie nie umierali. Po no dwóch stronach. Okej, okay. ale jak to jest? Wie pan, ja sam jestem ojcem. I gdybym nawet odczuwał taką chęć i miał taką możliwość pomocy takiej jak najbardziej hmm, fizycznej, osobistej Ukraińcom na froncie, to też miałbym takie poczucie odpowiedzialności za własną żonę, za trójkę moich dzieci. Myślę, że każdy Ojciec Polski zadaje sobie to pytanie. Nie chodzi o to, że nie, nie pójdę walczyć, jeśli Polska będzie mnie potrzebować. No ale właśnie niech mi pan pomoże to zrozumieć. Jak to jest, że Pan no, że Pan ryzykuje swoje życie. I, I co wtedy? Co z żoną, co z dziećmi, co z córkami? To poszło już yy, trochę daleko. Yy... Jadąc tam uważałem, że za pół roku wrócę. Zrobiłem po pół roku, zrobiłem taką zbiórkę na, na Mediwaka, na pomoc w ewakuacji. I wtedy zginęli moi przyjaciele. To mówię, nie, muszę znowu wrócić z powrotem. No dobra, ale teraz, po prawie dwóch latach, pan tam znowu wraca. Kiedy pan wraca? Jutro. No właśnie, jedzie pan tam jutro. Pan, Jadę tam pan. jutro, ale znowu mam nowy cel też w tym wszystkim. To za każdym razem e, wypełniam jakąś, e, jakieś zadanie, jak, jakąś misję. Pan wybaczy, ale właśnie po co? Po co tym razem? Mało się pan nawojował? Czuję potrzebę, żeby tam być i pomagać tym, którzy faktycznie potrzebują pomocy. No ale może pan załatwia jakieś swoje wewnętrzne potrzeby, jakieś takie osobiste. Może to już dawno nie jest misja, tylko to jest Piotra Mitkiewicza walka o samego siebie, o poznanie siebie. Ja nie jestem psychologiem, nie chcę wkraczać w te rewidry, ale może to tu jest jakiś, może to tu jest przyczyna. Mówię, nie chciałem mówić, że ja mówię zbyt dużo o sobie, bo e, słuchaczowi ciężko będzie utożsamić się ze mną. Dobra. E, nie, panie wiem, szanuję, chociaż ta rozmowa będzie rozmową o panu, bo też trudno inaczej o tym rozmawiać niż przez pańskie osobiste doświadczenie. Ja wiem, tylko wie pan co, ja właśnie przez to, że jakiś tam bandera jest, przez to, że e, giną ludzie. Ja momentami muszę wyłączyć siebie Piotra Mitkiewicza. Mhm. I moment, momentami obrę. ja mówię nie, ja zrobiłem tylko my zrobiliśmy. Bo nie tam jest jak gdyby zbyt dużo jest tych warstw, żeby ze wszystkim się zgodzić. To nie jest tak, że kocha się w 100% Ukrainę, Ukraińców, rząd ukraiński wszystko, co robią. I nie jest tak, że nienawidzi się w 100% wszystko, co, co rosyjskie. Mm -hmm. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz A może tam pa, pan jest po prostu Takie pytania, mm -hmm. sugestie się pojawiają Chociaż przyznam, że chyba piszą to ludzie którzy... niewielkiej znajomości natury ludzkiej Może tam pan po prostu jest dla pieniędzy Dwa lata temu sprzedałem mieszkanie Które w połowie było spłacone Prowadziłem restaurację na Saskiej Kępie Która nadal funkcjonuje Przez to, że wyjechałem Moja żona... Czasem otwierała tą restaurację, czasem zamykała. No to jest restauracja, która przynosi straty. Więc z miesiąca na miesiąc ubywa nam pieniędzy, a nie przybywa. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, które jest mi płacone, to pracując jako kelner w dobrej restauracji w Warszawie bym w stanie zrobić więcej. Albo jakbym wrócił i prowadził swoją restaurację. Czyli Rozumiem, że nie jest tam dla pan dla pieniędzy. Rozumiem, że jest pan tam z potrzeby no, misji. No, no jest misja, to jest misja, to jest potrzeba moja ideologiczna. Potrzeba, żeby, żeby zakończyć tę wojnę i żeby ci ludzie, którzy są w moim sercu, których tam poznałem, którym patrzyłem głęboko w oczy, te kobiety, dzieci, które gdzieś tam spotkałem w, w pociągu, ludzi, których widziałem w miastach, w, w Charkowie, w Kijowie, w Lwowie, żeby oni mogli spokojnie żyć. Żeby. Ten Iwan, który boi się wojny, który nie chce tam iść, żeby on tam nie musiał iść. Bo on się i tak do niczego tam nie nada. Bo on się postrzeli w nogę i, i pójdzie tylko, będzie w szpitalu miejsce yy, zabierał. Albo pójdzie, pójdzie z misją i zacznie drzeć kębę. I, yy, yy, wyda kolegów. I wyda kolegów, gdzie są. No dobra. Panie Piotrze, ile razy był pan ranny? Mocno ranny byłem, byłem raz. To, to takie rzeczy jak jakaś tam hmm, kontuzja, czyli wstrząs mózgu, hmm, jakiś, jakiś tam kawałek kamienia czy coś, to, 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 to było tego więcej. Mhm. Czyli wstrząs mózgu to nie jest poważna kontuzja? Wstrząs mózgu jest za każdym razem, gdy uderza po nas artyleria, więc to, to, jest, to jest norma. Mhm. Wstrząs mózgu to detal, tak. ale poważnie ranny był pan raz. Tak. Ale o śmierć ocierał się pan no, o wiele więcej razy. Tak. W zasadzie cały tam pobyt to jest jedno wielkie proszenie się o śmierć. Będąc na froncie trzeba zaakceptować śmierć. Trzeba się z tym pogodzić, bo inaczej nie powinno się być na froncie. A co to znaczy zaakceptować śmierć? E, zaakceptować śmierć e, to znaczy, że jak idę na misję z, z moim plutonem, z moimi przyjaciółmi, braćmi, to dla mnie cenniejsze jest y, życie Plutonu niż moje własne. Bo jeżeli ja, y, moi, moi przyjaciele wiedzą, że ja obserwuję, dajmy na to, lewą stronę. Ja muszę tą lewą stronę obserwować, bo jak nie będę obserwował, to może ktoś z nas zginąć. Jeżeli nie. ja nagle zacznę uciekać, bo zacznie strzelać czołg, mogę wydać, y, wydać pozycję naszych, i oni mogą zginąć. My musimy mieć pewność, że jeden pójdzie za drugiego. Jeżeli ktoś będzie ranny, jeden będzie ranny, to ja wiem, że ci ludzie pójdą do piekła, żeby mnie stamtąd wyciągnąć. Nawet jeżeli wszyscy mieliby zginąć. Póki będę żywy, oni po mnie pójdą. Tak samo jak pan pójdzie Tak samo jak po ja pójdę po nich. I to nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, że to zrobię. Albo życzyłbym sobie, tylko ja to zrobię, ja to robię. Nie przyniósł pan dzisiaj orderów. Mam w Kurcie, ale to. to wydaje to mi się, To że... były ordery za, za odwagę, za. Mam heroja. Y, za męstwo, tak? Mam heroja wojny ukraińsko-rosyjskiej. Mam medal wydany przez prezydenta. Osobiście nie, nie był mi wręczony za męstwo. Ten order za męstwo, właśnie, mm -hmm. to jest order, tak jak nasze Virtuti Militari, tak? Za męstwo na Placu boju. Tak, 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 tak. Wie pan, tak się nie dostaje za siedzenie w okopach. Powtórzę to, co już mm -hmm. powiedziałem kiedyś w radiu, w rozmowie z panem. To co pan takiego zrobił? Czym pan się tak zasłużył? Ja wiem, że nie prze pan się to chwalić, ale niech pan opowie. Wie pan, co o misjach? To byłoby nie w porządku, gdybym opowiadał o misjach. Wtedy, gdy to dostałem, pracowałem w grupie rozpoznania. I pracowaliśmy z Javelinami, z, z enlowami, ze stingerami, czyli ze, ze sprzętem piechoty do niszczenia e, techniki i e, latającej i, i naziemnej. Panie Piotrze, nie boi się pan? Wiem, bohater, order męstwa, ale w końcu człowiek. No mówiłem pan, że nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze człowiek. Co to znaczy, że pan nie wie, czy jest człowiekiem? Ludzie nie zabijają ludzi. A pan zabija. Tak. Uczestniczy w misjach, gdzie giną ludzie. Tak. Pan strzela do rosyjskich żołnierzy. Tak. Jak to jest? Trzeba wtedy wyłączyć sumienie i skoncentrować się na tym, żeby trafić cel. Są różne szkoły. No ale nie powinno się humanizować celu. Czyli cel jest celem. Cel jest celem. A nie człowiekiem. Tak. Trzeba być to. Czasem chodzi o ułamek sekundy, o, żeby się nie zastanawiać. Bo inaczej się samemu zginie, albo zginą ludzie, z którymi, z którymi się jest. To jest. Jak gdyby łatwiej mm -hmm. sobie... Ee... Sobie to wybaczyć, myśląc o to, że gdyby się nie strzeliło, to on mógłby zabić kogoś z przyjaciół obok. Już nawet nie mnie, tylko kogoś tak, ale to, to powiem, powiem panie Robercie, że jak ginął mój przyjaciel, to ja oskarżałem siebie, dlaczego to nie ja zginąłem. Że wolałbym być na, na jego miejscu, a, a żeby jego mama miała, miała syna. Powiem coś okropnego, ale no dobra, ale wtedy to pańska mama nie miałaby syna. Wie pan, to jest koszmarna arytmetyka, której zresztą nie chcę prowadzić. Ale pan mówi coś strasznego. Pan mówi, nie wiem, czy jestem człowiekiem. Poprosiłem dzisiaj moich czytelników o, mhm. o pytania do pana. Mhm. I wie pan, co? Dostałem pytanie od pańskiego kolegi. O. Nawet nie tyle pytanie, ale kolega wysłał zdjęcie. O. Po, powiedział, że możemy to zdjęcie pokazać. Ja nie chcę tego zdjęcia pokazywać, mhm. ale pan Artur Olczak. Artur, oj. Pokazał. Nie, nie, To jest zdjęcie pan bawiący tak. się, uśmiechnięty pan bawiący się z jego dwu-, trzyletnim synem? Tak, tak, z Olafem. Ja synkiem... kocham dzieci, ale. Pan się z tym synkiem bawił ile? Trzy dni przed moim wywiadem. Kilka dni temu. Mm -hmm. Tak. I on mówi, pan jest człowiekiem. Pan Artur, pański kolega, mówi, pan jest człowiekiem. Ale pan sobie zadaje pytanie, dlaczego właśnie? Dlatego, że pan strzela do innych? Wie pan co? Bo ja pojechałem tam skrócić tą wojnę. Nie wiedziałem, jak ją skrócę, nie wiedziałem, jak, jak to będzie zrobione. Ja chciałem ją skrócić. Z takim celem tam, tam pojechałem. Mm -hmm. Jedyne, o czym marzyłem, żeby. Dzieci, dzieci na, na Ukrainie nie, nie, nie płakały, nie bały się, że, że są alarmy bombowe. Po to tam pojechałem. Po drodze m, może się pogubiłem trochę. Pogubił się pan? Wydaje mi się pan w tym całym koszmarnym nieszczęściu. Wokół, no w środku którego pan jest, najbardziej poukładanym człowiekiem, jakiego znam. Wie pan co? Wydaje mi się, że ja powinienem wcześniej przyjść do pana i powiedzieć, że ludzie chcą pokoju. I marzę, żeby pojechać do Rosji i zobaczyć, czy tam są ludzie i że oni też chcą pokoju. A kto nie chce pokoju? Wie pan co? Bo jest jeden. Każdy panu powie, że chce pokoju, ale później zaczynają się jakieś ale. To znaczy, chce pokoju, ale. No tak, ale zaczyna się polityka i zaczyna się biznes. Ja. ja... Nie, nie. No dobra, pan... ja Ja nienawidzę wszystkich polityków. Wszystkich. Wszystkich polityków nienawidzę. Mogę wymieniać ty, tych trzech prezydentów, których nienawidzę, nie wiem w której kolejności. Nienawidzi pan polskich polityków, ukraińskich polityków, rosyjskich polityków? USA też. Jak leci? Jak leci? Dlaczego? Myśli pan, że żaden z nich nie pan co? Bo oni wszyscy grają na emocjach ludzkich. Ja pojechałem tam, bo zagrali na moich powie, emocjach. Powiem, że my teraz też gramy na emocjach. Tak, tylko ja gram na emocjach takich, które prowadzą do pokoju. A nie na emocjach, które podsycają nienawiść. Ja nie gram na, na emocjach, gdzie ginie dziecko. Nie mówię, że ginie dziecko i dlatego trzeba wszystkich pozabijać. Mhm. Bo w tym czasie moi przyjaciele walczą na froncie i giną. Dwie strony giną. Bo z drugiej strony ta propaganda poszła w drugą stronę. I oni też ci żołnierze mają dobre intencje. Rosyjscy żołnierze też tam poszli z dobrymi intencjami. Bo oni widzieli inny inne materiał filmowy. Tak, oni widzieli Donbass. W... Oni widzieli Donbass, oni jedziemy. widzieli ukrzyżowanego chłopa, oni widzieli zgwałcone kobiety w wodeści, oni to widzieli. Ukraina nie jest jednorodna. Tam mieszkają e, różni ludzie. Zachód, wschód jest kompletnie inny. E, jadąc tam, nie rozumiałem mentalności. Amerykanie kompletnie rozumieją mentalności, oni nawet nie wiedzą, gdzie jest Ukraina. Śmieszne rzeczy to jest jak Amerykanin rozmawia z Ukraińcem w tym samym języku angielskim. Jeden i drugi rozumie świetnie słowa, ale pod koniec rozmowy jeden drugiego siebie w ogóle nie zrozumiał. Zupełnie inna mentalność. A pan rozumie i jednych i drugich? Ja rozumiem trochę tych i trochę tych. Trochę. Wydaje mi się, że teraz nieźle. No tak, ale zaraz mi pan powie, że pan nawet nie wie, czy jest człowiekiem, więc to oznacza, że pan... Ale nieważne, nie kim ja jestem. Nie, ja bym chciał dzisiaj być waszym obserwatorem. Chciałbym powiedzieć um, historię, anegnoty, której widziałem, mm. będzie które... Będzie bardzo śmiesznie na pewno. Już ja to widzę. Tak, będzie. Ale tam, tam też jest życie i tam też jest radość. To za moment o tej radości. Mm -hmm. bo pan powiedział coś, do czego ja... Pan wybaczy, panie bo muszę mm -hmm. wrócić. Nie po to, żeby wzbudzić emocje, ale żeby to jakoś zrozumieć, żeby nasi widzowie mogli to też zrozumieć, pan mówi tak. Nie można humanizować celu. Jak człowiek sobie pomyśli, co. St... To jest szkoła wojskowa. Właśnie, co stoi za tymi słowami? Że pan nie widzi człowieka, pan widzi cel. I ten cel trzeba, jak się mówi, zlikwidować, unieszkodliwić. Znaleźć i zniszczyć. Zasada Eurozwiatki. Bo pan jest w rozwiedce, czyli w. Byłem w rozwiedce, teraz jestem w innej jednostce. W Zwiadzie. Tak. A gdzie pan jest teraz? W jakiej jednostce? W tym momencie robimy QRF, czyli jednostka szybkiego reagowania plus drony. Czyli jest. jest nie ma takich heroicznych misji, jak robiłem wcześniej. Będzie pan teraz spokojniejszy na froncie. W spokojniejszym miejscu, nie wiem, nie na pierwszej linii. Nie, no to jest cały czas nul, tylko. No właśnie, chciałem panu powiedzieć. Tylko no to, to, to nie jest szturmowanie pozycji, tylko ściąganie rannych, ewentualnie pomoc w wycofywaniu się grup szturmowych. A pan się ocierał o śmierć. Pan tę śmierć, proszę wybaczyć, zadawał. Pan wybaczy, pan człowiekiem... to nie jest tak, że, że śmierć zadaje się codziennie. Ale wystarczy, że jako grupa zabije się jedną osobę i ta śmierć jest, jest w ciąży na tym człowieku. A pan wie, widział, jak człowiek trafiony przez pana pada? Tak. Kardynał Adam Kozłowiecki, jezuita. W 90... Chyba jednoletni, z którym, kiedy przeprowadzałem z nim wywiad, który przeżył Auschwitz, a później Dachau, całą wojnę spędził mhm. w obozach. Mówił, że przeżył te obozy, bo kradł, kłamał, oszukiwał i się z tego nie spowiadał. Mówił to oczywiście uśmiechnięty. Nie, nie, mhm. nie wiedziałem, nie wiem do końca, czy należało mu w to wszystko wierzyć. Ale twierdził, że na wojnie obowiązują inne prawa. A pan się z tego. Spowiada? Był ksiądz u nas. Ksiądz ukraiński wybacza. No ale nie wiem, czy, czy Bóg wybaczy. Panie Piotrze, to... będę pytał o to otarcie się o śmierć, bo giną też pańscy bliscy. To, to jest chyba kurczę, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jaki to musi być widok. A właściwie jaka to musi być emocja? Jak się niesie i on umiera na twoich rękach, no to jest, to jest no tak jakby, nie wiem, kochałby by, by pan drugą osobę całym sercem i ona umiera panu na, na rękach, bo, bo ktoś ją zabił. I ta nienawiść przechodzi na, na tego mordercę. Tylko ja, ja rozumiem, że jak my po tym idziemy z odwetem, to ta nienawiść tylko narasta. I tych moich przyjaciół już jest na froncie bardzo mało. Tych, którzy przyjechali ze mną dwa lata temu. To byli ludzie z różnych stron świata. Różne strony świata. Mnóstwo Ukraińców, Stany Zjednoczone, Brazylia, Francja, Czechy. A ten Niemiec jeszcze żyje, o którym pan mówił? Ja, ja mam trzech Niemców, spotkałem dwóch jak żywych: jeden jest logistykiem, drugi medykiem, a trzeci pracował na dronach i on przyjechał jeszcze przede mną i, 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 i nie żyje. To też. To... I to są, widzi pan, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z dobrymi intencjami. Nie patrząc, nie zważając na polityków i na biznes dookoła. Intencje tych ludzi są dobre. Chcą pomagać, chcą, żeby Ukraina była Ukrainą, chcą, żeby wojsko rosyjskie nie weszło do miast ukraińskich i nie burzyło budynku po budynku. Nie doprowadziło do tego, że, że zaraz nie będzie mężczyzn ukraińskich, a kobiety będą musiały uciekać po całym świecie. Pan mówi tak. Mm. Giną mi przyjaciele i to jest coś, co no jak rozumiem, jak słyszę, rozrywa serce. Tak. Serce, serce pęka, zawsze płaczę. jak e, ostatnio, ostatnio... Twardy człowiek jak pan? Ostatnio mama mojego malutkiego braciszka z Czech wreszcie odważyła się do, do mnie napisać. Wysłała mi, wysłała mi zdjęcie, gdzie odbiera od prezydenta Czech nagrodę za dla, dla swojego syna, bardzo dzielnego chłopca. A, a wy pan co? On bardzo długo nie jechał do domu. A wy pan co mi on powiedział, dlaczego nie idzie do domu? Bo boi się, że mama zabierze mu paszport. No i nie dojechał. Nie, potem był jeszcze w domu, a mama nie zabrała paszportu i wrócił. Wrócił. Tak. No, na własną zgubę, jak rozumiem. Tak. To są... Ale my wszyscy wiemy, co, co tam nas może czekać. Kurczę, a jednak tam jedziemy, tak? Bo ktoś musi tam stać. No, ktoś musi tam stać. Wie pan co? Spytam jak pana żona. Ale dlaczego ty, Piotrze? Bo ja mogę. A ja, że będę odgrywał dalej pana żonę, mam tu zostać sama z dziećmi, bo ty tam możesz. Miałem stać. tą rozmowę dzisiaj, panie Dobercie. Nie mówił mi pan o niej, ale to wydaje się dość oczywistą rozmową. Każda żona, która kocha swojego męża. Obiecuję jej, je że jeszcze dwa miesiące zakończymy tą wojnę. A co jeśli nie zakończycie? To pan przyjedzie i powie... Przepraszam, pana żona ma na imię? Paulina. I powie jej, Paulina... Jeszcze dwa miesiące. To czas, żebym pojechał do Moskwy. Mhm. Świetnie. Wie pan, rozmaitych głupków już widziałem, ale... Wie pan tak... co, tak jak Ukraińcy mi się pytają, ty, a ty dlaczego ty w ogóle do, do, do tą Ukrainę przyjechałeś? Świetne pytanie. Ja je panu zadaję a, od... Ja bardzo, bardzo tu, tłumaczę, bo ja jestem durak. Czyli głupek. Jestem głupek. Ja mam w domu żonę, dwie córki, mam restaurację, niezły dom. Ale moja dusza kazała mi tam, tam pojechać i, i pomagać. I zabijać, i tracić Nie... przyjaciół, i wynosić ich wszystkich. I żyć w jakimś koszmarnym syfie, jakim jest wojna. I ja nie mówię teraz o syfie fizycznym, o tym też pewnie za chwilę porozmawiamy, ale o tym syfie emocjonalnym. Przecież pan jest jednym wielkim okazem, przynajmniej będzie, jak wróci, PTSD. No, jeszcze nie mam problemu, ale to tak, jako anegdoty, to ostatnio z upakami siedziałem. No, uwaga, proszę państwa, będzie anegdota. Anegdota, ale to. Bardzo śmieszna na pewno. Tak, tak. Słucham. Ty, co, wy, co, co ty będziesz robił po wojnie, Piotrek? Mówię, to co każdy weteran. Siedział w barze i był żonę. Mówiłem, że będzie śmiesznie. Tak. Nie, kocham moją żonę, nigdy by mnie nie uderzył. Alkoholu nie piję, więc nie będę nie chodzi o, weteranem. Chodzi o to, że w tej anegdocie jest pewna prawda o ludziach, którzy doświadczyli wszystkiego. Bo to, o czym Pan mówi, wojna jest sytuacją krańcową. Śmierć przestaje być. Pan, dla nas wszystkich śmierć jest jakąś taką zagadką, czymś nieobecnym. Śmierć spotyka innych, ale nie nas, prawda? Wszyscy dookoła umierają. Przyjaciele, rodzice, nie daj Boże, dzieci, ale nie my. A Pan się naogląda tego tak, że można, nie wiem. Się jakoś Można uzpornić. się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do tego? Przyzwyczaić do śmierci, przyzwyczaić do tego, że można umrzeć w każdym momencie, ale nie można się przyzwyczaić do śmierci najbliższych. Czyli do śmierci no, tych przyjaciół. Tak samo nosi. Kazano mi, poproszono mnie dowództwo, bo, bo wtedy Polak zginął, który był w moim plutonie, żebym zadzwonił do, do jego taty. To. Płakałem razem z tym ojcem. Nie, nie, nie potrafiłem. Potem w Polsce parę razy się widzieliśmy i, i rozmawialiśmy, ale to, to zostaje na, na, na zawsze. No. Ta śmierć przyjaciela, z którym się siedziało, oglądało razem filmy, z którym razem się jadło, z którym razem było się w, w śmiertelnym niebezpieczeństwie i się miało do niego zaufanie. Zostaje w panu to wszystko, a jeden pan tam jedzie, okej. Okay. No tak, bo tam jeszcze zostali ludzie. Tam, tam są ludzie, których no nie chcę opuścić. No. Może dzięki mnie przeżyją dłużej. Jeżeli mówiąc, myśląc o froncie, tak? Mhm. Ale ja działam na, na każdym z możliwych frontów. Ja się poświęciłem w całości w te, temu. Dla mnie ten wywiad to dla mnie... Ja do frontu jestem przyzwyczajony. Jadąc na front jestem zrelaksowany. Wracając do Polski stresuję się, bo tu będą emocje, tu będzie taki stres intelektualny. Teraz siadając z panem, to dla mnie to są nowe historie. Nie wiem, co się wydarzy i, i czuję, czuję niepokój jakiś stres. Dobra, to pani wie, żeby pana trochę mm. odstresować. Wrócimy do tych wszystkich strasznych rzeczy. Jak się w ogóle, kim pan jest? Ile pan, pan jestem? niech no, się pan nam przedstawi. No, miał pan jakiś mhm. zawód? Coś pan w życiu robił? No tak, no ostatnio no. jestem restauratorem. Pracowałem jako menadżer w, w restauracjach, w klubach, jak byłem młodszy. Przez pewien czas nawet byłem kierownikiem operacyjnym w Szwalni Garniturów. W Szwalni Garniturów? Tak, na, na południu kraju. Jak na panu leży garnitur? Dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj jestem w niezłej formie, więc... Nie więc w garniturze. Taki, nie jestem w niezłym garniturze, tak, tak. Mhm. Yy, nie był pan żołnierzem. Nie byłem żołnierzem. Jakieś, nie wiem, sztuki walki? Yy, boksowałem przez yy, 7 lat... Jakichś takich wielkich osiągnięć nie było. Tam jakieś wice Mazowsza było po drodze, uczestniczyłem w Mistrzostwach Polski, ale e, później otworzyłem swoją szkołę bokserską. Dzieci do mnie przychodziły za darmo uczyć się boksu, dorośli płacili. E, miałem taką. Takie, takie mówię, fajne rodzeństwo z, z, z Armenii, które, które pozdrawiam, z tą dziewczynką na Mistrzostwach Polski byliśmy. Z e, no, tych, tych, tych z miasta, gdzie prowadziłem ząbek, to mnóstwo dzieciaków do mnie przychodziło. I dużą radość mi sprawiało, jak one ten, tego sportu się uczyły. No dobra, normalny facet, który ma jakiś tam swój biznes, ma żony, mm. ma dzieci. Dowiaduje się 24 lutego, że wybucha wojna. Mm. I zaraz po tym rzeczywiście przychodzą informacje o Buczy. Tak. Jakiś miesiąc później chyba. Ja już nie pamiętam tego. Mm -hmm. Buczy, czyli miejscowości w zasadzie pod Kijowem, prawda? Tak. No to jest prawie sam Kijów, no to, to jest no są takie, no, obrzeża Kijowa nazwijmy. Tak, obrzeża Kijowa. No, nie wiem, piaseczną dla Warszawy, no. Wieliczka dla Krakowa, no może ciut mm -hmm. tak? Jest ja też tak. Dobra. Blisko. Mhm. I tam jest jakaś absolutna masakra, jakaś rzeź tych ludzi. Rzeź, o której w, y, oglądam w telewizji. I od razu. Pamiętam, tak, pakuje... trzeba... tak, tak, tak. Mhm. Rzeź, o której oglądam w telewizji, i to jest y, troszkę to, o czym mówiliśmy, o tych politykach, o, o, o propagandzie, o. Dobrze, w budowaniu nie, emocji. nie pomyślał pan o tym, wie pan, bo to jest już miesiąc po wybuchu wojny. Mhm. Przecież pan jako restaurator mógł po prostu zaangażować się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Mógł pan całym sercem pomagać im służyć tu w Polsce. No to zaczęło się od tego, że zaczęliśmy robić kanapki w restauracji dla kobiet i dzieci, które na dworze wschodnim przyjeżdżały. Zebraliśmy sąsiadki, co środę i, i sobotę przychodziło do nas po 10-15 sąsiadek, sąsiadów z, z okolicy, składaliśmy razem stoły i robiliśmy kanapki, Tam po 500, po 1000 kanapek i woziłem je na dworze wschodniej. Na jednej z takich e, z tych akcji przyszedł do mnie facet z Ukrainy ze swoim synem, który e, tam obok jest szpital dziecięcy i tak po drodze przyszedł, że jego syn jest głodny, nie, by, by zjadł kanapkę. Mhm. Kanapkę chodź, pokażę tobie, co my robimy. Ja powiedziałem o tej naszej akcji i on mówi, ty, bo ja jestem wolontariuszem, aż tam się popłakał, jak zobaczył te kanapki. E, no i tak od słowa do słowa powiedziałem, jak chcę dołączyć do Legionów, choć pomożesz. Mi. On mówi, ja mam dużo znajomych wojskowych, to, to nie będzie problemu. No i pojechaliśmy tam, tam pierwszy raz, troszkę humanitarki zawierzliśmy. Polubiliśmy. Tam, to znaczy, dokąd wam Na Ukrainę pojechaliśmy do, do Kijowa. Pojechaliśmy do, do Kijowa, spotkaliśmy się z jego przyjaciółmi, ale po drodze między nami była taka fajna więź koleżeństwa. Yy... Jakim cudem on mógł wrócić do Polski później? Yy, po 60 roku życia był. Okay. Yy... No i on z góry już nie chciał mnie wysłać na wojnę. Mówi: Nie, to, to, przecież ty nie byłeś wojskowym, to jest zły pomysł, zobacz, ty jesteś fajnym organizatorem. Tutaj możemy, możemy świetnie pomagać yy, z tej strony. Ja mówię: Nie. Ja chcę iść na front, ale nie być z tyłu, tylko być tam na. Na pierwszej linii. Taką mam potrzebę moje potrzebę serca. No i za tym, za tym pierwszym razem robił wszystko, żebym się nie dostał. Oczywiście, tam poszedł do znajomych i znajomi we nie, to słuchaj, jak nie ma specjalizacji, nie byłeś w wojsku, to, to w ogóle nie jest dla ciebie, nikt ciebie nie, nie przyjmie. Wróciłem do Polski, no, zły, że, że nie udało mi się. I za drugim razem po miesiącu, jak z nim jechałem, w połowie maja, mówię nie. Ilia, ja mam, y, zobacz, mam tu punkt, gdzie chcę jechać, tu się zgłaszają legioniści, i jadę tutaj. Pojechaliśmy, zgłosiłem się, przeszedłem y, y, jakąś kwalifikację tam, no i dołączyłem do trzeciego batalionu, który właśnie powstawał, czy byłem jednym z pierwszych, y, którzy tam dołączyli, a moim dowódcą był. Y, Świetny człowiek, świetny dowódca Ghost. duch, Polak. Polak? Tak. Żyje? Nie. W Bachmucie Polak. Jak bohater. To brzmi wie pan jak scenariusz filmowy Duch ginie w Bachmucie. Pan walczył nie w samym Bachmucie, tylko po. Ja w, w momencie, gdy były walki o Bachmut, ja wtedy byłem w Polsce i zbierałem fundusze na, na mediwaki. E, a później e, walczyłem o kliściwkę w, w lasach tam na północ. Hm. Mateusz Woźniak pisze tak, pytań żadnych proszę przekazać słowa wsparcia od kanapowca obserwującego tę tragedię. Cenię wysiłek i poświęcenie pana Piotra. Są też takie głosy, bo, bo oczywiście są również krytyczne. Wie pan, pyta... Wie pan, co krytyczne głosy można mieć do osoby, która ma złe intencje? Można mnie nazwać durniem jak najbardziej, bo jak najbardziej jestem wykorzystywany przez, przez takie strony, które niekoniecznie sprzyjają Polsce. Tak. Czyli przez kogo? Wie pan co? Yy, wiem, co chcę powiedzieć teraz. Słucham. Tylko jak znowu muszę troszkę uciec na moment. Yy, bardzo, bardzo fajny film oglądałem wiele lat temu cichanoc. Yy, pod koniec filmu, yy, jak gdyby yy, taką esencją tego filmu było, Polak może wyjechać gdzie chce. Do Stanów, do Izraela, do Niemiec. I to tam w tych wszystkich miejscach będzie Polakiem, ale tylko w Polsce może być człowiekiem. I my robimy to samo, uważając, że jeżeli robisz coś dobrego dla Dziecka z Ukrainy, gdy robi coś dobrego dla jakichś ludzi z Ukrainy, to robi coś dla wszystkich Ukraińców. Ja nie robię tego dla wszystkich Ukraińców. A dla kogo będę robił? Dla tych ludzi, których tam spotkałem po drodze, których poznałem. Dla kobiety z. Wie pan co, ja bardzo dużo o te rzeczy obiecałem, których nie, nie dotrzymam. Poznałem dziewczynę, która mieszkała w Mylitopolu. Mhm. Jechaliśmy razem, do wracałem wtedy do e, BlaBlaKarem, e, e, jechałem wtedy do Polski. E, I ona mówi, że ona jest Tatarką Krymską, że bardzo kocha, pięknie po ukraińsku mówiła, bardzo kocha e, Ukrainę, język ukraiński. I w tym czasie zadzwoniliśmy do jej koleżanki z Melitopola mhm. na wideokonferencji. I ona ma, e, ma, ma dziecko w wieku szkolnym. I obiecałem jej, że Melitopol będzie ukraiński, bo ona kocha tą Ukrainę i bardzo by chciała. A wie pan dlaczego tak powiedziałem? Bo jej dziecko chodzi do szkoły, w której na samym początku śpiewa hymn rosyjski. I ja sobie wyobraziłem, że moje dziecko. Chodziłoby do szkoły, gdzie nie śpiewałoby hymnu polskiego, tylko jakiś inny. Pan mi mówił. W... To by mnie bolało, ale. W radiu, że pan to też robi dla swojej żony, swoich dzieci. Że pan się czuje tak, jakby walczył. To chcę im powiedzieć. Ja to robię dla wszystkich. A one nie chcą być wszystkimi, tylko chcą być. Moją Paulinką, moją Nel i moją polą. Chciałby, żebym tylko walczył o ten mały nasz świat. Trudno się im dziwić. Trudno im się dziwić, mają jednego ojca. Tak, mają pan ciągle gore. do mnie wraca. I mamy rozmawiać, my rozmawiać, nie, rozmawiać, mamy o, rozmawiać o, panu. O, o pokoju, mamy rozmawiać o tym, że po drugiej stronie może wcale nie jest, nie jest samo zło. Może ta, ta, ta druga strona też tam są normalni ludzie. No właśnie. Pan już o tym mówił. Pan spotkał w ogóle Rosjan na tej wojnie? Tych wziętych co? do niewoli? Tych wziętych do niewoli spotkałem, ale żołnierz to, to my nie jesteśmy do końca ludźmi. Żołnierz to jest żołnierz. Też mam śmieszne historie. To właśnie jedna z historii wtedy, gdy było we mnie tyle, tyle złości do Rosjan. My jednego dnia mieliśmy więźniów. No, wszystko oczywiście z szacunkiem i woda, papieros. Nikt nic złego nie zrobił, bo dla mnie więzień to jest e, wymiana więźnia na naszego więźnia. Życie mhm. za, za życie. I to jest. E... Ale następnego dnia mój kolega miał więźniów i mówi: Ty wiesz co? Jeden to nawet fajny, był taki śmieszny. A ja mówię: Jak rustek może być fajny i śmieszny? Ale może być. To zwie pan, bo i do czego jak chcę nawiązać? Przez to, że ja przechodziłem przez te wszystkie etapy, ja rozumiem, że można z jakiegoś powodu, z powodu emocjonalnego, nienawidzić wszystkiego, co Federacji Rosyjskiej. Tak samo jak jeszcze wcześniej przed Bachmutem, pracowałem z chłopakiem z Białorusi. Mm -hmm. I któregoś dnia przychodzi do mnie, to był to odstrzeliwany, pokazuje mi nagranie, na którym babcia rosyjska płacze, że boi się, że zaraz bomba jej spadnie na głowę i się cieszy z tego powodu. Ja mówię, malowanie, idzie. nie można się śmiać z tego. To jest babuszka. My nie chcemy jej krzywdy. Tylko on mhm. widzi Pan, ale on jest, z innego świata przyszedł. On przyszedł z Białorusi, gdzie jego tata był prześladowany i musiał uciec do Polski, nie mógł się uczyć u języka białoruskiego. I to jak gdyby każda historia jest inna, to ja jestem w stanie powiedzieć, że bo mam przykłady, kiedy rosyjscy żołnierze zachowali się bardzo w porządku do cywili, mam przykłady, kiedy ukraińscy żołnierze nie do końca zachowali się w porządku do, do cywili. Chce mi pan powiedzieć pewną oczywistość, którą my znamy. Że są ludzie, Tylko tak. my znamy teoretycznie, a pan jej doświadcza na froncie, tak? Że różni są ludzie po obu stronach. Tak. Ale jednak walczy pan po jednej z tych stron. Przecież. Ponieważ w wpływie emocji pojechałem, ee, pojechałem, żeby pomagać tym, którzy zostali napadnięci, tym, którzy się bronią. Panie Piotrze, kiedy Pan mówił o tych przyjaciołach, których Pan już stracił, to się zastanawiam, jak tam w ogóle może zrodzić się prawdziwa przyjaźń. Rozumiem, że może zrodzić się coś w rodzaju braterstwa. Takie braterstwo w cierpieniu, braterstwo w losu. Nie, to jest taka prawdziwa męska przyjaźń, taka na zawsze. Tylko to zawsze może być bardzo krótko. To zawsze może być krótko. Dlatego ja żyję z myślą o następnym tygodniu. No właśnie, jak wygląda codzienne życie takiego żołnierza jak pan? Nam, się, nam sobie hmm. trudno wyobrazić okopy, bo. No cóż to jest okop? Widzieliśmy, ja w, widziałem okopy, mhm. owszem, ale wyłącznie w filmie. Wszystko zależy od funkcji, jaką się pełni. To tak jak w, w zwiadzie, no to są misje 24-48 godzinne. E, później się wraca, ma się znowu 48 godzin i, i znowu się wraca na, na misję. E, więc w tym okopie dużo czasu się nie, nie spędza. Ale jest piechota ukraińska, która potrafi e, spędzić w okopie pół roku, gdzie sześć dni są w okopie, jeden dzień jadą się umyć i wracają z powrotem. E, sześć dni. Tak, i oni sobie te okopy budują tak, jakby mieli swój dom. One mają dach, one potrafią mieć podłogę, potrafią mieć łóżko polowe w środku, no bo oni tam mieszkają, oni tam posłużyją. Mhm. I WiFi jest wszędzie. I Staling y, bywa, że jest tak. Bywa, że jest w ogóle elektryczność. Mm -hmm. No dobrze, ale z, to są okopy w wersji deluxe. Mm -hmm. A te normalne. Tylko ta wersja Sześć deluxe. 6 dni bez mycia. Tak. Ja mówię deluxe, mm -hmm. no nie wiem, czy ironia wybrzmiała mm -hmm. tutaj. Mm -hmm. Przecież nie mówimy tak naprawdę o luksusowym okopie. No, w niektórych tak się czułem, no, w niektórych tak się czułem. Ja jestem do innych warunków przyzwyczajony. To mój kolega powiedział, ty Piotrek, wiesz co, ja już mam tego wszystkiego dość, jadę z tobą. Mm -hmm. Ja mówię, przyjacielu, ty nie zrobiłbyś kupy tam, gdzie ja jem. Jezus <grywa> 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 No. E, tak, Więc rzeczywiście, rzeczywiście ja udało się panu mnie rozbawić, chociaż inne nie jestem standardy. Powiem, że powinienem się z trochę, i trochę inne standardy luksusu widzę. No dobra, jak wygląda ten okop? Czym on śmierdzi? To jest ziemia, to jest pot? Pod kliściwką to, to smród martwych ciał, taki, że przeszcząknięty potem przez tydzień czasu czuło się zwłoki. Błoto um, Ja mam o tyle szczęście, że przez to, że boksowałem Nos miałem wielokrotnie złamany I, i te zapachy do mnie mniej docierają niż do zwykłego człowieka Więc mo Może dlatego też mi jest łatwiej Dobra, zapach zapachem Ale pan się tam musi gdzieś położyć, spać No to w zależności od pory roku no, Są utrudnienia Najważniejsze, żeby nie było wilgotno Najgorsza pora to jest 0 stopni jak w ciągu dnia jest pięć i człowiek się spoci, ma mokre ubranie i przychodzi noc, gdzie jest minus pięć, to wszystko zamarza. To, to jest najtrudniejsza pora. Ciężka pora to, jak nazwijmy, jest pora deszczowa, gdzie wszędzie jest błoto, e, ciężko się w tym poruszać. E, najgorsza jest wilgoć. Mhm. Najgorsza jest wilgoć. Nawet temperatura Temperatura minus dwadzieścia stopni i sucha nie jest zła. Bo można mieć gruby, gruby śpiwór i, i przetrwać noc. Mam tutaj wiele pytań mm -hmm. od, od Państwa. No i yy, jedno z nich już teraz. Czy Pan się nie boi, że po wojnie rosyjskie FSB... Może panu zrobić krzywdę, może zrobić krzywdę panu lub e, pańskim bliskim. W końcu cała historia Rosji, cała historia rosyjskich wojen pokazuje, że jest to bardzo realne. No i, e, no i właśnie to pytanie, czy pan się po prostu nie boi, co spotka po wojnie pana, co spotka po wojnie pańską rodzinę? Dlatego pojadę do Moskwy. Pan mówi o tej Moskwie serio? Tak. A to jest sen, pan, wari ja, to ja jest uważam, sen wariata. Ja uważam, że... To jest sen wariata. No, pan, pan, nie, nie, jest pan, to sobie... nie jest, nie jest, nie jest Ja wszystko robię jak sen wariata. Jak Mój wyjazd na Ukrainę jest sen wariata. Nie, pan to sobie wyobraża. Że pan poje no. Bo pan może pojechać do Moskwy. To nie jest chyba takie trudne. Przez, yy, może pan tam polecieć przez, yy, nie wiem, przez Stambuł choćby. Yy, przez, przez Stambuł, no. Stambuł. żaden kłopot. No i Na pewno będziemy komentowani, więc jeżeli, z... jeżeli ktoś z rosyjskich mediów nas ogląda, jeżeli wyśle mi zaproszenie, ja przyjadę i pan... pozwoli mi rozmawiać. I co pan chce im powiedzieć, tym Rosjanom? Chcę spojrzeć im głęboko w oczy. I co powiedzieć? I zobaczyć, czy gdzieś tam jest prawda w tym, co mówią. Wie pan co? Wie pan co o co, czego ja się martwię? że od roku czasu jedynym przekazem mówiącym o pokoju jest głos Putina. Ale nikt mu, nie wie. I... nikt mu nie wierzy przecież w to, że on chce pokoju. No u nas nikt nie wierzy, a to może tam wierzą. Ale co z tego miałoby wyniknąć, jeżeli to jest serio? Znaczy, na czym miałby... Zrozumienie. Ja bym chciał zrozumieć. Mhm. No dobra, tylko pan zrozumie czym jest wojna. Nie, ja zrozumiem, co, czego chcą ludzie. I co to jest człowieczeństwo? Myślę, ludzie chcą pokoju. Myślę, że każdy chce pokoju. Tylko takie panu mówiłem. Zaraz potem jest takie jedno słówko ale. Ale co za ale? No właśnie, Róbmy to to, pokój. No nie, to znaczy ja chcę pokoju, ale Ukraińcy muszą się wynieść stąd. Ja chcę pokoju, odpowie panu Ukraińiec, ale Ruscy muszą oddać Krym, oddać Donbas. No tak, ale. to Są rzeczy, które się nie spotkają. Okej, okay. ja jeszcze, jeszcze przed tą Kątą wielokrotnie rozmawiałem z Ukraińcami i dawałem takie ciężkie pytanie. Słuchajcie, dobra, załóżmy, że zdobędziecie dombas, Krym. Mhm. A co zrobicie z tymi ludźmi, co tam są teraz? I ja zawsze jest problem. Co z nimi zrobić? Bo wie pan co, tam prawdopodobnie strzelam. 70% to są ludzie, którzy na nich chcą żyć i jest wszystko jedno, jaki mają paszport. Tak, tak może być. Przypuszczam, że, tak że, że zostało tam z 10% takich proukraińskich mhm. no i jest 20% kolaborantów takich yy, yy, super prorosyjskich. Pro, 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 pro Niech będzie. Mhm. Czego to ma dowodzić? Że ta wojna nie skończy się. Czego to ma dowodzić? Że ja. To nie jest moja ziemia, więc ja się nie mogę nie wypowiadać, ale ja, ja jestem, żeby pomagać ludziom. Dla ludzi najlepsze byłoby zakończenie wojny w tym momencie, tak jak jest. Dobra. Tak jak jest, jakkolwiek. Mhm. Dobra. Ale... Zamykamy wojnę, przystajemy się zabijać. I to jest koniec wojny. Pan opowiadał o tych żołnierzach rosyjskich. No. O tych chłopakach z Syberii, którzy przyjeżdżają y, po raz pierwszy w życiu do Europy i wielu z nich przyjeżdża jednocześnie po raz ostatni. Ostatni. Mm -hmm. Jak pan podsłuchiwał ich, jak wy podsłuchiwaliście ich tę rosyjską armię, to to, to były straszne rzeczy. Prawda? Oni mówili o nich, że co? To barany. Wyślijcie baranów, tak. No to gorszej jakości, nazwijmy to według nich, żołnierze są wysyłani na, na, jako pierwsi, żeby rozpoznać teren. Czyli wysyła się mięso armatnie, mhm. nazywając ich baranami. Po co? Po to, żeby wykryć pozycję wroga, który do nich zacznie strzelać. Okay, pozycję Ukraińców. Bo wy zaczynacie, wy po stronie ukraińskiej, zaczynacie do nich strzelać, i w ten sposób już wiadomo, gdzie wy się ukrywają. Gdzie, gdzie, gdzie się ukrywają, z których pozycji strzelają Ukraińcy, i w tym momencie pracuje artyleria, po nich czołgi, po, po, po nas i e, snajperzy, no, co, 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 tam, co, tam, co tam jest. Ci chłopcy z Bashkirii, ci. Chłopcy mówią o to, że są 20-latkowie z Syberii, oni nie wiedzą, co nie, ich może spotkać? Nie mam pojęcia, dlaczego oni to robią. Bo w naszym wypadku, po stronie ukraińskiej, takie zadania też są robione, tylko że to jest zadanie na ochotnika. Ech. Jak gdyby to samo finalnie może czasem zajść. Pan był tak na ochotnika wysyłany? E, się pan na to? Ja w, tak, tego typu sztabów nie robiłem. Ja byłem w rozwiedz. E, my pracowaliśmy na nulu. raz byłem... Co to znaczy na nulu pracować? Na nulu, czyli poza, ostatnim, poza ostatnimi naszymi liniami. Czyli poza, czyli jakby już Tak, jestem... Rowerze. Przede mną już byli tylko Rosjanie. jeżeli kogokolwiek zobaczy, to znaczy, że nie że, 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 że nieprzyjaciel. Miałem, miałem sporo misji, w których byłem pierwszy, pierwszy przede mną już, już tylko, tylko w jednostki. Pan opowiadał straszną rzecz, że jestem na tej froncie i nieszczęście jest, czyha na mnie z każdej strony. Z nieba. Z nieba, miny, snajperzy, czołgi, artyleria, bomby z samolotów, drony FPV. Teraz to może nadejść z, ka z każdej strony, z każdego miejsca jak się można przed tym uchronić? Czy też po prostu nie można i w związku z tym przestaje człowiek... Można się, można się uchronić, bo nie ma czegoś takiego jak chaos wojenny. Mhm. My, my wiemy, co pracuje w tym czasie. Ja słyszę, ok. Tutaj czołg pracuje. Tu pracuje artyleria. Oni strzelają teraz po, po tamtym rejonie, czyli w najbliższych siedmiu minutach nie będą strzelali po nas. Jeżeli dron mnie wykryje... Skąd jest, że przez 7 minut macie spokój. No bo tyle trwa przestawienie, to jest minimum 7 okay. minut, minimum 7 minut. Mm -hmm. 7-15 minut powiedzmy. Mm -hmm. bo, bo, a jeżeli pracuje w naszej arenie i mnie wykryje dron, no to, to jest też 5-7 minut czasu na, na reakcję na ucieczkę. To w rozwiedzce ruch to jest życie. W zwiadzie. Ruch to życie. Cały czas w ruchu. Cały czas miejsca na miejsce trzeba się przenosić. Bo Przenosisz, pole walki... Czyli przebiec. Przebiec, przejść od ukrycia do ukrycia. Tylko patrzysz, tak? A co jest ukryciem? Ukryciem Gdzie może to? być jakaś lej po bombie. Może być jakiś okop po drodze. Może być jakiś fragment budynku. Jakaś piwnica. A to w czasach tak zaawansowanej technologii ciągle jeszcze zwiat. Często wygląda tak, jak pan mówi, że wysyła się tam ludzi, nie wysyła się dronów, nie wysyła się, nie wiem, nie używa się satelitów? No satelita, no to nie o każdej porze robi zdjęcia. To jasne, że w jeżeli, to... jeżeli chodzi o drony, no to e, można... Nie w każdy punkt ten dron jest w stanie dolecieć. No dodajmy na to dron z dobrą kamerą, on sobie jest dwa kilometry od punktu, który obserwuje, no tylko że nie zobaczy coś za budynkiem. Mhm. A jeżeli on tam poleci, może pracować zagłuszarka, która pracuje na jego częstotliwościach, i ten dron po prostu spadnie. Okay. Albo może być pogoda nieodpowiednia, może być deszcz. Przy dużym deszczu dron nie będzie pracował. Może być silny wiatr, przy silnym wietrze dron też nie będzie odpowiednio pracował. Wtedy trzeba wysłać pana. Mnie trzeba było. Dzisiaj jestem w innej grupie. Mhm. Proszę Państwa, to jest też ten czas, czas, kiedy włączymy telefony z prośbą. Z prośbą o uszanowanie gościa i poważnej tematyki naszej rozmowy. Jeśli mogę o to prosić, to bardzo to bardzo proszę. Numer telefonu się właśnie Państwu wyświetla na, na ekranach 22 to kierunkowy do Warszawy 10,32, no i 30, bo to kanał 0. Piotr Mitkiewicz jest, mhm. jest naszym gościem. Panie Piotrze, ja wrócę do tego dnia jak co dzień. Mhm. Pan powiedział, że bywa weselej, bywa fajniej, jest jakaś nadzieja. W, y, 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 no właśnie tam na froncie. Co może przynosić radość? Co może przydawać nadzieję? My dużo żartujemy razem. No, próbujemy tak normalnie żyć. Jak wracamy do dużego miasta, idziemy do restauracji dobrej, zjemy coś. Tak, jak ludzkie, ludzkie życie. Do restauracji? Gdzie tam są restauracje na froncie? No, jak się wraca już do Charkowa, zjeżdża się, bo, bo się wie, że ma się 3-4 dni wolne, no to tam restauracje są super. Mamy swój ulubiony steakhouse, gdzie od razu jestem witany, bo, 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 bo wszyscy tam pracownicy mnie, mnie znają. Wiedzą, że pan jest Polakiem. Wiedzą, że jestem Polakiem, tak. W, w ogóle jak reagują? Wie pan co? Tutaj na samym początku reakcja na Polaka zawsze była super pozytywna po wybuchu wojny. Nadal jest dobra, ale na przykład znowu się pojawiają emocje. Ostatnio ludzie pokazują mi. E, taki był pokazany materiał z tego rozsypowanego zboża. Tak. Oni na Ukrainie dostają inną informację. Oni nie rozumieją o co chodzi z tym rozsypowaniem zboża. Jedyne co widzą, to widzą rozsypane zboże. Mu mówią, Petro. Dlaczego wy dosypujecie to zboże zamiast chleb z niego upiec? Ludzie głodni są. Dlaczego wy to niszczycie? Tak, to jest to słowiańskie podejście do chleba, do zboża. No, tak, tak. A to jest biznes. Ja mówię, słuchajcie, chodzi, chodzi o pieniądze, chodzi o, o biznes, chodzi o, o to, żeby polski rolnik mógł przetrwać. Nie jestem specjalistą, nie będę się, nie będę się wypowiadał na ten temat. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo? No może i mamy, ale cisza zupełna, zaległa. Hmm, halo, halo. No dobra. Czyli ktoś się chyba rozmyślił w takim razie. E Pan powiedział, że stosunek Ukraińców do pana był zawsze bardzo pozytywny. Tak. Tylko, że ja zawsze podchodzę do, do Ukraińców z respektem, z szacunkiem. Eee, rozumiem ich mental, mm -hmm. eee, mówię takim półpolskim, polskim, pół ukraińskim, pół rosyjskim, no, takim czy pół tak, tak i jestem w stanie się z każdym, z każdym dogadać. Eee, też zadaję im często trudne pytania. To ja bardzo dużo fajnych rozmów odbyłem w, w pociągach bo to w pociągu z Kharkowa do, do Lwowa czy do Kijowa, no tam się jedzie 12 Och, godzin. Tak. Jest I, czas. I miałem na przykład starszych państwa mówiących tylko po rosyjsku, którzy widzieli, że jestem żołnierzem, więc jak mówiłem o wojnie, to to jak gdyby temat tematu nie, niespecjalnie ciągnęli, ale jak zapytałem się o Związek Radziecki, to ich wspomnienia były wspaniałe. I powiedzieli, a, a wy, Polacy, to powinniście dziękować, no bo to dzięki Związkowi Radzieckiemu istniejecie. I co im Pan wtedy mówił? Ja o owe przyjaciele. <laughs> Historia chyba nie wyglądała w ten sposób. Zasłuchali pana z, ze zrozumieniem i sympatią? Czy też mówili, że. Jest Siedzieliśmy, tam... nie, no pięknie, ukroiliśmy tam. Salo było krojone. Ja też... wyciągnęłem jakoś tam moje salami. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Mm -hmm. Mamy yy, telefon, być może tym razem nie jest to głuchy halo? telefon Halo, halo Halo Dobry wieczór Dobry wieczór, Dariusz z Legionowa Sikłania Pozdrawiamy e, panowie, panowie, szacunek za program Dla Pana Roberta i dla Pana Piotra mm -hmm. Temat jest trudny, ale Dziękujemy. uważam, że w dzisiejszym świecie Jak najbardziej realny i prawdziwy Duży szacunek dla Pana Piotra Za to, co robi bo uważam, że to co powiedział kiedyś prezydent Lech, Lech Kaczyński może kiedyś nas też dotknąć i to w dalszej czy bliższej perspektywie ten kraj, który w moich oczach ma ambicje imperialne może to się odbić na krajach bałtyckich na nasz. I chciałbym poznać opinię w tej kwestii takiej dalszej, nie tylko wewnętrznej Ukrainy pana Piotra. Bardzo dziękuję. Panie Piotrze. Wie pan co, to jak wybuchła wojna na Ukrainie, nie wierzyłem, że Rosja jest w stanie zaatakować kraje NATO. Dzisiaj temat też jest odległy, ale na pewno bliższy. Jadąc tam, część moich przyjaciół z Polski. <laughs> Tak mówiła te hasło za naszą i waszą wolność. Rozumiejąc, że następni możemy być by my, jeżeli Ukraina by się poddała, to że Putin nie zaprzesta i pójdzie do przodu. Ja nie znam się na polityce, nie wiem tego. Uważam, że jest ryzyko, ale ryzyko wszystkiego. I uważam, że każde państwo powinno mieć własną silną armię, po to, żeby nikt nie chciał zaatakować ich terenu. Niech Rosja ma silną armię, niech Ukraina ma silną armię, niech Polska ma silną armię. Po to, żeby nie było takich sytuacji. Jak pan wróci do Polski, nie, wstąpi pan do wojsko-obrony terytorialnej? Nie. Jeżeli. Będzie potrzeba, jeżeli przyjdzie wróg, ja będę żywy, na pewno będę pierwszy pierwszy na nulu ze wszystkich. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszymy się, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Um, stresuję się troszeczkę, bo dziwię się, że się zadzwoniłem. <laughs> Ale takie Udało pytanie się. moje jest, bo tak słyszymy w naszym tutaj przekazie. Um, w mediach, że polscy żołnierze już tam są. Jak tutaj pan się może odnieść do tych słów? Wie pan co, ja y, przyszedłem, żeby mówić prawdę. Polskich żołnierzy y, tam nie ma. Byli Polacy, którzy tam odrozminowywali teren, Ale to mówi w Pan bezpiecznym o miejscu, ochotnicy. Nie, 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 nie nigdy, nigdy, nigdy ludzie z kontaktem żołnierskim jeżeli chodzi o ludzi, którzy przyjechali ze mną, miałem kolegów, którzy byli polegi cudzoziemskiej, francuskiej, miałem, miałem mam, mam przyjaciół, którzy byli w WOC, którzy służyli w Armii Polskiej, byli oficerami, byli na, na misjach, ale wszyscy nie ma tam osoby, która miałaby Kontrakt w wojsku polskim i służyłaby na froncie w legionach. Ja się z czymś takim nie spotkałem. Na froncie nie ma polskich żołnierzy. I powiem panu, więcej, są Polacy, tam, tak? Polacy? ochotnicy, jest nas tam bardzo niewielu. No bo kto normalny pojedzie tam ginąć? Z Polski. To jest to pytanie. Tam, gdzie mamy, tam gdzie mamy tą rozmowy. informację, że kochają banderę. Mam fajną, fajną historię, anegdotkę. Mogę, można? Mm, oczywiście. Moja, e, moja znajoma, przyszedlenka z Rosji, a ona taka, taka jest, e, lubi podwłostyź ludzi brać. Poszła na bazar, albo Winica, albo Lwów, chyba Winica. Mhm. I na bazarze, słuchajcie, kiedyś była bardzo popularna kiełbasa moskiewska, taka z dużymi okami, tłuszczu. Mhm. Ona patrzy, że no, wygląda jak Moskiewska, ale podpisana jest kiełbasa bandery. I Ona podchodzi do tej kobiety. Ona mówi tylko po rosyjsku, jaką pięknym pięknym rosyjskim językiem. A taki obasa bandery, bo co? Na krwi Polaków? Ona ją tam bierze na bok po cichutku. Pani, to nasza, Moskiewska. Tylko ludzie kupować nie chcieli, nazwę zmieniłam. Yeah. Pan, i, to jest, I to jest to, gdzie się spojrzy, widzimy coś innego. Mhm. Mam też kolejną anegdotę. Chciałem kupić działkę w obwodzie lwowskim, tam, tam w górach. Taka piękny wodospad, Kamianka, Mała działeczka 600 metrów stara, drewniana chata, znajomego babcia tam mieszka, i ta babcia dzwoni do sąsiadki, bo na wieżona chce ją sprzedać, i tam się pyta: Słuchaj, kochana, a jaka cena za, za tą działkę? Mówię, wiesz co? Dzisiaj to będzie drożej, bo dużo ludzi na wolnie się dorobiło. Widzicie? I my, my to widzimy, że ta Tesla, przychyła BMW, tam niech będzie, że te 100 tysięcy ludzi dorobiło się na wolnie, ale milion straciło wszystko. I my możemy udowodnić wszystko. A ja powiem panu jeszcze jedną historię, jeszcze w ogóle zanim wyjechałem, jak robiliśmy kanapki. Przyszła do mnie dziewczyna do restauracji i mówi a po co wy te kanapki robicie? Ostatnio byłam na Dworcu Wschodnim i widziałam, jak jedna kanapka leżała w koszu. Wiesz co? Tylko ja ostatnio zrobiłem tysiąc kanapek. A być może dziecko wzięło w i wypadło jemu, mu na podłogę. Ty Nie pomyślałaś o tym? Mamy kolejny telefon. Halo? Dobry dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Tutaj Ada z tej strony. Dodzwoniłem się z Sofii z Bułgarii. O, w tej sytuacji na pierwszym miejscu ogromny, ogromny respekt do Pana Piotra oczywiście. I mam takie jedno pytanie, a w sumie dwa. Jedna jest: my już wiemy, że tam się wojna toczy. Ukraińcy byli absolutnie zaskoczeni i dzisiaj oni akurat już. Wiedzą, jak się zachowywać, jak się przygotowywać. Mhm. Ja też mam dość bliskiego znajomego, który mieszka blisko Odessa, który tam się opiekuje matką i mhm. nie może wyjechać stamtąd, nie się ruszyć. Wiem, że na przykład cały czas gdzieś tam i podsyła jakieś inne rzeczy, które warto zakupić. GPS, jakiś interfejs, wykrywaczy, niewygrywaczy mhm. jakichś rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to jest jeszcze ale jakby Pan mógł e, polecić gdzieś ewentualnie, bo mówi się, że za dwa-trzy lata może do Polski przyjść taka też wojna i zwykły obywatel się też przygotować. Też mam rodzinę w Polsce, i tak dalej. Co by Pan. E, Polecał powiedzieć, żeby, żeby że, z czym się przygotować, bo w pewnym momencie pewnych rzeczy może zabraknąć, tak, tempu do pewnych rzeczy, albo też ceny też mogą wyskoczyć w górę obojętnie, co to są, nie wiem, dla bezpieczeństwa, dla codziennego życia. Jak się przygotować już nie mówimy, nie, nie wiem, po prostu nie wiem, co by pan polecił, to, to jest takie. Takie jedno pytanie, a drugie to już, to już takie bardziej luźne. Jak takie święta, czy Wielkanocne, czy na przykład Boże Narodzenie się spędza dzisiaj na froncie w XXI wieku? Dziękujemy. Mhm. Zacznijmy od... od przygotowania. Jeżeli nie chce Pan walczyć, niech Pan ucieka jak najdalej, po prostu. To jest nie ma się do czego przygotowywać. Nie ma się do czego przygotowywać. Tam dalej na zachód wyjechać. Jeżeli nie chce pan walczyć, jeżeli z jakiegoś powodu nie może pan walczyć, nie ma pan motywacji, umiejętności, to po prostu trzeba, trzeba wyjechać z miejsca, gdzie, gdzie przebiega front. Niebezpiecznie jest do 40 km od frontu, gdzie pracuje zwykła artyleria. No te pociski są stosunkowo tanie, nie uderza się je precyzyjnie, tylko yy, obszarowo się uderza, więc wtedy cywile mogą ginąć. Jeżeli mówimy o, o rakietach, no takie rakiety Iskander to są w wartości kilku milionów dolarów. To nie są rzeczy, które wysyła się w, w przypadkowe punkty, tylko one lecą dokładnie w, w, cele, w cele wojskowe, w jakieś produkcje albo żeby uprzykrzyć mieszkańcom życia, albo przygotować ich do, mm -hmm. do natarcia, czyli na przykład w, w elektrownie. Więc e, dopóki ten front nie jest 40 km od Pana, jest Pan stosunkowo bezpieczny. Jak nie da uciekać. No dobra. Jeżeli nie, po prostu wyjechać, bo. Tylko jeszcze jedna rzecz, i tutaj mogą ludzie powiedzieć, a chyba ty jesteś prorosyjski. Rosja nie chce zabijać cywili. I teraz pan a dla jak to nie chce? Czemu oni nie chcą zabijać cywili i dzieci? Bo chyba może jednak są ludźmi. I może właśnie, a z drugiej strony, jeżeli nie są ludźmi, to wie pan, dlaczego nie chce ich zabijać? Bo jakby spadła bomba na, w tym momencie na szkołę, dom dziecka, gdzie zginęłoby 300 dzieci, to jutro zgłosiłoby się 200 tysięcy ochotników, żeby, żeby walczyć. Świetnie, tylko wie pan, to trochę nie wytrzymuje nie wytrzymuje no taki kontaktu z rzeczywistością. Bucza jest dowodem na masakrę cywili. Ja o Buczy się nie wypowiadam, nie było mnie wtedy, jeżeli rozmawiałem z ludźmi z Buczy, nie znam y, osób, które zostały zgwałcone, znam ludzi, którzy y, którzy cierpieli, którzy opowiadali mi, że, że działy się straszne rzeczy. Ale, ale to Ale, byli pan, cywile. So, ale to następnym pan. razem powiem pan, dobra, inną historię. Y, pod Kupiańskiem, mała wioska rosyjskojęzyczna. Y, Wchodzimy w nią, bo my bo Rosjanie się wycofywali. Zajęliśmy dwa tygodnie wcześniej, czy tam tydzień wcześniej byli mm. jeszcze Rosjanie. Bardzo fajni ludzie przychodzą, nagotowali mi ziemniaków, dali barsz, babcia upiekła ciasto Patrząc sporzeniami głęboko w oczy wiedziałem, że nie chcą miotu, że są dla mnie przyjaźni. Bo bywa tak na Ukrainie na froncie, że nie masz pewności, po której stronie ten cywil. Mm -hmm. W tym wypadku. Uwierzyłem im, tak. No i słuchajcie, e, pytam się ich, czy was gwałcili, czy was ktoś bił. Nie, nie. Nikt nie gwałcił, nic, nikt nie był. Ci, którzy u nas byli, nazywali się Rosjanami, tylko denerawcami. Czyli z tych, z tych republik. tych mhm, Mieszkańcy... mieszkańcy z, pod, z Donbasu, tak. Tak, mieszkańcy u, ukraińskich ziem wcześniejszych. No. Mhm. Teraz zajętych, ale dalej, kontynuuj. I tam była jedna kobieta, która miała czwórkę dzieci. Samotna. Mhm. My do niej poszliśmy, my tam ze wszystkimi rozmawialiśmy. Tam udostępnili nam jakieś dwa domy, żebyśmy mieszkali sobie. No i ona mówi, że ona tam jest biedna, że ostatnio ukraińscy żołnierze byli, zabrali jej telefon, przeszukiwali wszystko. Myślimy, dlaczego? No, bo byłam za rzeką. Po pomoc humanitarną od Rosjan. Mhm. I wróciła mi, uznali, że jestem śpiegiem. To my, nasz dowódca, mój chłopaki, zrzutkę robimy, wysyłamy dziewczynie pieniądze. Wziął numer, numer karty. Wysłaliśmy jej wszyscy e, nie, jakieś 50, 100 dolarów, ile kto mógł, dostała, dostała 1000 dolarów. Za te 1000 dolarów spokojnie sobie 2-3 miesiące będzie funkcjonowała, zanim tam dotrze e, zachodnia pomoc humanitarna. Mhm. Dobra. Dlatego jest. Pan, mam... to, to jest. To, jest e, to wszystko jest złożone. Mhm. Tutaj, gdzie się nie spojrzy, widzi się coś innego. Mhm. Mamy kolejny telefon. Halo, mhm. halo. Halo, halo, witam. Nie wiem, czy nie słychać. Tak, o, tak, słychać bardzo dobrze. Cześć, witam Maciek z tej strony, z Warszawy, witam panów. Ja mam pytanie do, do pana Piotra. Panie Piotrze. Co pana kierowało tym, żeby pójść do mediów, pokazać swój wizerunek? Już pan mówię. Pierwszy mój wywiad, jaki zrobiłem, wiązał się ze zbiórką pieniężną. Spotkałem się na Ukrainie z przypadkami, gdzie i nawet jeden Polak, ja, ja, ja do ciebie, piękny Polaczku, pojadę jeszcze, który na przykład w, w już z rozerwanym kontraktem, siedząc w piwnicy, e, zbierał pieniądze mówiąc, że jest, że jest ostrzeliwany. I ludzie wysyłali mu pieniądze, on sobie przeznaczył na, na swoje cele. Spotkałem chłopaków z Wielkiej Brytanii, dla których wolontariusze wysłali dwa opancerzone samochody, które oni sprzedali. I teraz pięknie sobie żyją w, w Kijowie. Dlatego ja powiedziałem, jeżeli zbieram te pieniądze, ja się pod tym podpisuję i pokażę swoją twarz. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zbiórkę, to jak można, to, to też organizuję tylko dla domu dziecka pod Charkowem. Jeszcze tydzień temu myślałem, że chcę ich zabrać do zo, albo kupić im coś ładnego, a być może będę chciał ich po prostu ewakuować z Charkowa. 176 zł. chciałem Państwu powiedzieć, właśnie to jest ta założona zbiórka Dom Dziecka pod Charpo, Charkowem. Piotr Mitkiewicz zbiera pieniądze na ten Dom Dziecka. Pod Charkowem to znaczy gdzie? To jest dom dziecka, ja w tym domu dziecka jeszcze nie byłem. To jest dom dziecka, który wspiera mój przyjaciel z Ukrainy, Nikola. Pomaga tym dzieciom i opowiadał mi historię, że jak pierwszy raz pojechał w mundurze, to te dzieci jak rybki się zmieniły i nie mogły nic, nic powiedzieć. Ja będę teraz w przyszłym tygodniu na Ukrainie, mamy się tydzień wolnego. Pojadę do tego domu dziecka e, i postaram się tutaj na, na zrzutce pokazać jaki, jakiś materiał. Nie wiem, czy dobrze jest e, podawać adres tego domu dziecka. Dobrze, ale właśnie pytanie było też o to, czemu pan. Pokazał tam... twarz. Tak. No, z tego powodu, że. A nie boi się pan reakcji, wie pan, tego, że to niebezpieczeństwo może spaść na pana rodzinę? Ja Ale ja mam dobre z... intencje, ja nic złego nie robię. Jezus Maria, wie pan... Dobre... Ja jestem człowiekiem głoszący, głoszącym pokój. Z karabinem w dłoni. Z karabinem w dłoni i bez karabinu. Dzisiaj bez karabinu, panie Robercie. Czuję bez się mniej karabinowe. pewnie. Czuję się przy panu mniej pewnie bez tego karabinu, ale bez. pani panie Piotrze... Dlatego, ale wzią... dlatego za, z, z pańską pomocą i z pomocą mediów zostanę pięknie zaproszony do Rosji, gdzie pojadę. Tak, i pan doprowadzić do pokoju, dostanie pokojową nagrodę Nobla. Bez... Piotrze... Albo dostanę kulkę w łeb i wtedy moje rodzinie nic nie będzie groziło. Słyszę, raczej pana po prostu aresztują. Zresztą nigdy, pan tam, nigdy pana tam nie wpuszczą, ale to już zupełnie inna rozmowa. Ja chcę wrócić, bo. Jeżeli chcą pokoju, to mnie wpuszczą. Ja chcę wrócić do tego tema pytania, które zadałem, ale właśnie nam te telefony trochę mm -hmm. to uniemożliwiły odpowiedź na to pytanie. Pan mówi, że jak pan tam przyjeżdża, ludzie widzą, że pan jest Polakiem, zaczynają się rozmowy. Teraz zaczynają się też trudne pytania o, o zboże, o, o to wszystko. Rok na... temu były łzy. Rok temu kobiety, które wiedziały, że jestem z Polski, mówimy. Yy, nigdy wam tego nie zapomnimy, co wy dla nas zrobiliście. Bo to, co zrobili Polacy, to było, to było piękne po prostu. A dzisiaj? gdzie jeszcze to pamiętają, czy już o tym zapomnieli? Dzisiaj znowu wchodzi propaganda. Ja nie chcę o ja polityce mówić. Nie chcę, które państwo robi jaką propagandę, czy producent broni. Zależy mhm. na tym, żeby podsycać konflikt. To są, e, być może tak jest, być może tak nie jest, e, nie znam się na tym. No, ale, ale przez to, co jest w mediach i przez te emocje, które, które powstają. E, no, nie zapomną, ale to już nie jest na, 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 w, na pierwszej pozycji. To jest wie, wie pan co, ja jadąc na Ukrainę, ja w sumie ja nie lubiłem ludzi z Ukrainy. Nie lubiłem ich. No nie lubiłem ich. No. Jakieś konflikty my miałem w Polsce z, z ludźmi z Ukrainy, z jakimiś tam. Jedni pracownicy z Ukrainy byli fajniejsi, inni mniej fajni, ale generalnie to nie było we mnie jakiejś wielkiej empatii. Gdyby ktoś zaatakował w tamtym momencie Rosję i by powiedzieli mi, że dziecko rosyjskie zostało zgwałcone przez kogoś, to pojechałbym i bym, bym dołączył do armii rosyjskiej. Bo pan... Ja nie pojechałem za nacją jakoś. Ja jestem Polakiem. Gdyby zawnak padli moją ziemię, broniłbym swojej ojczyzny. A tam pojechałem po prostu dla ludzi. Tak samo jak, jak nie wiem, mój sąsiad zobaczył: O, mam wolny pokój. Jadę na granicę, biorę człowieka. Nie Ukrainkę. Ja biorę człowieka, biorę świetlane do swojego domu z wójką dzieci. Inny mój brat ma miał wolny dom. Pojechał, nabrał tych ludzi, żeby oni sobie spokojnie przetrwali ten najgorszy okres wojenny. Były takie przypadki, na przykład, że od razu y, tam sąsiedzi z Saskiej Kempy, oni chcieli być tak super, super i znaleźć pracę dla, y, dla, dla jednej z dziewczyn, którą mm -hmm. przyjęli do domu. Ona mówi, a ja nie potrzebuję pracy, bo ja chcę zaraz wrócić do domu. Ja się zaraz, zaraz wracam na Ukrainę. Mm -hmm. 22 10, 32 i 30. To jest y, nasz numer. Można do nas dzwonić. E, Pani pierwsze, ja. Wracam do pytania o tę walkę na froncie, bo to jest też świat, którego my oczywiście nie rozumiemy i zrozumieć nam niepodobna. Ale pan mówił tak. Tu jest front, a później jadę do Charkowa i tam już jest restauracja, i tam jest steakhouse, i tam jest fajnie. To się zmieniło parę dni temu, nie, niestety. I... Znów jest źle. Problem z prądem, ludzie wyjeżdżają, bo ten ostrzał jest coraz większy. Ale właśnie chciałem o to spytać: jak, można, jak może być fajnie, skoro 30 km stąd ludzie giną? Dopóki nie był tak ostrzeliwany, było, było normalnie. To możliwe, że to są ten moment przed, przed próbą ataku ponownie na Harków. Mhm. Tylko, żeby zdobyć takie wielkie miasto, którym każdym budynkiem jest twierdza, piwnice, połączenia, głębokie metra, to trzeba niszczyć budynek po budynku, budynek po budynku. W Charkowie przed wojną żyło ponad półtora miliona ludzi. Wielkie miasto. Tak, a teraz ciekawe jestem, ilu z nich uciekło. <laughs> Jakie statystyki oglądałem, ale to, to nie, nie rzucam. Właśnie Gdzieś to... tam mówili 350 tysięcy ludzi, jeszcze, jeszcze tam żyje, ale to. No to faktycznie, w co, w co czwartym oknie wyłączone światła, tak średnio. Mamy telefon. Halo, halo. Dobry wieczór panom. Wiem, Dobry że wiec. połączenie mam jakieś słabe, no ale spróbujmy. Jeśli można e... troszkę głośniej tylko, dobrze? Właśnie, właśnie, właśnie mówię, że połączenie mam jakieś słabe, ale spróbujmy. E... Chciałem kilka takich luźnych uwag rzucić na początek do tego tematu, o którym panowie e... mówią. Ja na Ukrainie byłem w różnych miastach, głównie tutaj w części zachodniej. I potwierdzam, bandera, Chmielnicki, Szewczenko. Jest to trójka bohaterów, którzy są w każdym z miasteczek na pomnikach. Nie oceniam, czy to jest złe, czy to jest dobre. Stwierdzam fakt. Druga rzecz. We Lwowie cmentarz Orląd Lwowskich masz Polski. 100 metrów dalej leżą Ukraińcy polegli w tej wojnie. Mm. Jest to y, najlepiej świadczy o tym, że jest ta wojna faktem, że nikt nie oszukuje, chociaż niektórzy oszułomi twierdzą, że tej wojny nie ma. Kolejna rzecz. Y, zarobki na Ukrainie 900 tysięcy złotych to jest, są zarobki y, na takie najzwyklejsze, typu pani w y, y, jakimś sklepie spożywczym. Mm. Ceny są często wyższe niż u nas w Polsce. Kolejna rzecz. Byłem świadkiem, jak przez jedno z przejść granicznych, szczególnie nocą, przechodzą żołnierze ukraińscy z Polski na Ukrainę. Nie są to żołnierze wyglądający jak Rambo, to są zwykli chłopacy, zwykli panowie, zwykli starsi panowie. Przekrój wiekowy. Przekływ wyglądowy jest pełen. Co jeszcze mogę powiedzieć takiego? Właściwie się spytam pana, pana Piotra. Proszę mi wytłumaczyć, bo się zupełnie nie znam na wojskowości. Jak to jest, że toczone są walki o takie małe w sumie miejscowości jak Awdiwka? Mm -hmm. Czy one są tak istotne dla frontu? Nie da się takich miejscowości obejść, zignorować, tylko trzeba się wykrwawiać na takich małych odcinkach. Proszę o taką odpowiedź. Bardzo Dziękuję dziękujemy, bardzo. bo to jest bardzo trafne pytanie. Jasne. I to wszystko, co Pan powiedział hmm. przed chwilą jest, jest prawdą, ale przejdźmy do, do tego. W czasie tej wojny żadne duże miasto nie zostało zdobyte, gdy już jedna i druga strona była, miała sprzęt amunicję i wyszkolonych ludzi. Mariupol Ale nie, nie, nie. Ale to było jeszcze początek wojny, zaskoczenie. Rosja okay. po prostu wjechała tam. Mm -hmm. To jedynie obrona tego Azowstalu, gdzie zostali odcięte od, od logistyki. I właśnie mm. o tym mówię. Hersoń był dużym miastem, tak. wielkim sukcesem, ale spójrzmy jak ono jest. Ono jest przy rzece i to było tylko jedyny fragment, który posiadała Rosja. Został odcięty od strony rzeki, logistyka nie mogła do, docierać. Z tego powodu wycofali się z nim. Mhm. Więc zdobycie dużego miasta jest możliwe przez odcięcie logistyki. In, inny wariant no to jest spójrzmy na Bachmut. Bo Bachmut to było miasto 77 tysięcy. Ile piosenek powstało rosyjskich i, yy, i ukraińskich. Twierdza Bachmut ukraińska. Mhm. Albo Rosjanie kiedyś śpiewali tylko nie mów mamie, że jadę do Afganu. Tylko nie mów mamie, że jadę do Czeczenii. A teraz powstała piosenka tylko nie mów mamie, że jestem w Bachmucie. Mhm. Budynek po budynku musi zostać zniszczony, żeby zdobyć. Yy... Ale właśnie, ale dlaczego? Bo tu nasz, nasz widz dał bardzo. Okej, okay, nie da się Wiecie co? Wiecie co? To jeszcze jedna rzecz. Kiedyś te czołgi, jak jechały, yy, jak jechały yy, atakować, to były niszczone po prostu przez wyrzutnie typu jawel. Już tego nie słyszymy. Bo taktyka się zmieniła. My nigdy nie widzimy czołgu. Mhm. Ten czołg on sobie strzela. Parabolą. On jest schowany gdzieś w lesie, w jakimś bunkrze i on tylko wyjeżdża, staje pod kątem, lufa do góry. Czołg jest straszny. Do tego się nie da przyzwyczaić, bo najpierw jest eksplozja i fala uderzeniowa, dopiero potem dźwięk. Więc z artylerią jest fajnie, bo ja słyszę jak... To ja wiem, że ona leci na mnie i mam jeszcze czas, żeby się schować. Aż, a z czołgiem tego niestety nie ma. Ale nie można się tego przestraszyć. Jest przykład chłopaka z legionów, który był w okopie, zaczął czołg strzelać w jego okolicy, wybiegł z okopu, zaczął biec 200 metrów i zginął w czasie tej, tej ucieczki. Mamy kolejny telefon, zdaje się. Ale to jeszcze. Aha, no, no dobrze. Przepraszam. Myślałem, że jeszcze tam rozwiniemy, dobrze. ale. Dobrze, to wrócimy do telefonu, słucham. Mm -hmm. Przepraszam. Nie e, dlatego mówię: zdobycie takiego dużego miasta jak, jak Charków to są y, wiele miesięcy, y, bo odciąć logistykę jest więc niemożliwe, a zaangażowanie, mnóstwo żołnierzy i mnóstwo strat. No dobrze, ale to są te małe miejscowości, bo jak my ciągle słyszymy, nie tylko o Abdiwce, ale to są. To są wioski, właśnie. Ten, ten front musi iść równomiernie. Jeżeli będzie wyłom do środka, no to zostanę oflankowani w jednym miejscu. Okay. Ukraina w 80% to są wielkie pola i, jak to mówią po ukraińsku, zielonki, albo po rosyjsku, yy, posadki, albo po polsku, linia drzew. Mm -hmm. I tak naprawdę można szybko poruszać tą linią drzew. Bo jeżeli wyjdziemy na, na te pole, no to, jest to jesteśmy zauważeni i od razu giniemy. Nie. Jeżeli wyjedzie technika bliżej, no to zaczyna, zaczynają działać po niej. Drony, FPV, artyleria, czołk na czołg. Jak podejdzie na, bliżej niż na 4 km, jest widoczne, no to pójdzie jakiś Javelin, kargusta, cokolwiek. No. Nie jestem pewien, czy mamy telefon, czy nie. Mieli, mieliśmy, hmm. ale czy jest to? Nie, nie. Halo, halo. O, właśnie, nie wysłyszył pan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponownie Maciek z tej strony. Udało mi się zadać tylko część hmm. pytania odnośnie wizerunku. Pytałem, dlaczego pan Piotr zdecydował się go ujawnić. Przepraszam, w takim razie, bo... że pana jakoś w, w ucieło zbyt szybko. Nie szkodzi. Uważam, że udało się drugi raz zadzwonić, bo Okej, okay, panie profesorze, wspomniał pan o tej części chartatywnej, tylko bo ja byłem w Bucie, dzień po masakrze, mm -hmm. obstawiałem saperów, którzy mm -hmm. rozminowywali ciała i dojścia do, mm -hmm. do cmentarzy, oberwaliśmy tam Sarinę, bo mało kto wie, że tam był użyty również mm -hmm. gaz bojowy, wylądowałem w szpitalu w, w MSWiA w Polsce dwa dni później. Nawet pani Krystyna chciała ze mną, ta, która napisała książkę o Putinie, robić ze mną wywiad. I powiem szczerze, że ja się nie zdecydowałem na to, żeby opowiadać o tym, jak pozbawiałem kogoś życia. Na przykład, bo coś takiego tu również miało miejsce. Nie uważa pan, że to jest. No, wszyscy wiedzą, że ludzie giną na wojnie i że żołnierz no, nie jest od tego, żeby ładnie wyglądać w mundurze. Nie uważa pan, że to jest. Przekroczenia jakiejś pewnej um, granicy komunikacji społeczeństwu. W, mm tych informacji. I o, o, mówię o cały czas w kontekście pana wizerunku i ochrony na przykład pana rodziny. Podał pan już imiona swoich dzieci, swojej małżonki, to, że jest pan restauratorem. No, panie, 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 panie. Ja, ja, ja przez wywiad ich jestem dawno znany. Większość, większość nazwisk o ludzi z Legionu wyciekło. Rodziny moich przyjaciół, na przykład z Kanady, Yy, były yy, przez rosyjskich troli prześladowane. Dzwonili, straszyli, mówili, że ich syn już nie żyje, dzwonili do ich pracy, pisali komentarze. Tak, no tak, tak, tak się dzieje. No, nie wiem, czy pan znał kozaka? Ja bym który nie No tak, Ja tak, ja miałem z nim jedno szybkie, szybkie przecięcie, i był przed wywiadem, którego udzielił w Okopach. On miał dość taki, dość pluton, no złożony między innymi z dwóch Japończyków, chyba z Filipińczyka. Tam był taki dość mocny tykiel kulturowy. Ja mu bardzo odradzałem ten wywiad. Mówię, no pokazujesz, wiadomo, że wiedzą o tobie. Wiedzą, że taki Polak tutaj walczy, ale pokazywanie dodatkowe swojej twarzy nie uważa Pan, że to jest naprawdę narażanie siebie i rodziny. Dziękujemy. Pani Piotrze, to są dwa pytania. Właśnie to pytanie drugie, zacznijmy od niego. Pokazywanie twarzy. Naraża Pan rodzinę. Już nie tylko siebie. Dlatego jadę do Moskwy. Żeby zobaczyć, co tam jest. Okej. Okay. Ale pytanie pierwsze to było. <laughs> To była wątpliwość. Pan rzeczywiście łamie pewne tabu. Pan mówi o tym, że pan zabija ludzi. Żołnierze o tym nie mówią. Tak jak sam tak, pan powiedział. Żołnierze nie mówią o tym, bo mało który żołnierz strzela, żeby zabijać. To y, nasze taktyki, y, które uczą w szkołach żołnierskich, ja przeczytałem trochę książek, to one mówią o pomocy humanitarnej i walce z terroryzmem. A tutaj chodzi o coś innego. O wojnę pełnoskalową. Ja to rozumiem. Tylko właśnie tak jak sam pan powiedział, dehumanizujemy wroga. To nie jest człowiek, tylko to jest cel. To jest jakaś przeszkoda. Dzisiaj dla mnie jest, dla, dla mnie chciałbym, żeby był człowiekiem, i chciałbym pojechać, powiedzieć: chcecie pokoju? to róbcie pokój. Nie zabijajcie, nie strzelajcie. Dajcie Ukrainie, niech zrobią wybory. Niech zobaczą, czy chcą kontynuować to, Nie chcą kontynuować tego. Pan naprawdę wierzy w takie naiwne e, historyki, że pan pojedzie... Nie bo... byłem tam, nie znam tego. Wie pan co, ja nic nie, nie wierzę w nic, co ja widzę w mediach, bo, bo widzę tutaj mnóstwo kłamstwa, mnóstwo zakłamywania... Po, pojedzie do Moskwy, przyjmie pana tak. Putin, tak? Nie, Putin mnie nie przyjmie. Ale usiądę, y, może w pociągu, może, może zobaczę, y, powiem, czym jestem. I co wtedy? I wtedy ci Rosjanie pomyślą sobie, o Boże, my źle robimy, musimy się wycofać, tak? i w ten sposób nastąpi. Nie, pokój". ale oni mówią, że oni chcą pokoju. Mhm. My mówimy, że oni na pewno nie chcą pokoju, że kłamią. Nie, ja na przykład uważam, że oni chcą pokoju. Mhm. Tylko że to ale jest niemożliwe do spełnienia. Oni chcą pokoju, ale rozumianego tak, że Ukraina de facto przestanie istnieć. Pokoju rozumianego tak, że NATO, jak twierdzą, przestanie im zagrażać. Czyli co Polska, kraje nadbałtyckie, rozumiem, że również Finlandia i Szwecja mają się rozbroić. Jeżeli, dobrze. A jeżeli nie będzie tego pokoju i ta wojna będzie trwała jeszcze ileś lat, to Ukraina też może już nie istnieć. Ale ja nie mówię, że pokój nie jest dobrym wyjściem. Ja mówię, że pokój jest jedynym dobrym wyjściem. Tylko no, wątpię w to, że naiwnymi pomysłami pod tytułem Ja pojadę do Moskwy uda się ten pokój osiągnąć. Ale może dorzucę jeden kamień tam. A moim naiwnym pomysłem, jak wjechałem na wojnę, to co było? Że co ja jeden tam zrobię, który nigdy, nigdy nie strzelał. I co pan jeden zrobił? Co ja zrobiłem? Zrobiłem no. bardzo wiele. Uratowałem, uratowałem życia. E, jestem dzisiaj przed Panem i mówię o potrzebie pokoju. E, współpracowałem tam z... E, no, nie wiem, czy, czy te osoby chciałyby, żebym mówił... Chociaż Chyba mogę, no bo, bo o, na mhm. przykład Damian Duda wysłał mi swoich medyków e, na miesiąc czasu, z którymi razem współpracowaliśmy i wynosiliśmy rannych. W tym czasie akurat dużo pracy nie było, heroicznych rzeczy nie zrobiliśmy, ale, ale e, robiliśmy dobrą, dobrą robotę. E, razem z, e, z Malcolmem Nansem e, stworzyliśmy nowy Pluton. Mhm. E, Robię tam bardzo dużo, robię, daję z siebie wszystko. Eee... I tych aspektów jest dużo, bo ja zarazem myślę, że może faktycznie ta wojna przyjdzie do Polski i ja tam nauczyłem się nowych taktyk, bo to co pół roku wszystko się zmienia. Um, nauczyłem się konstruowania dronów FPV, jak to działa, jak wyglądają zagłuszarki, jak, um, jak się ukrywać, jak się przed czym ukrywać. Pracowałem w, z tymi medykami świetnymi, pracowałem na e, e, Mark 19 e, na granatniku, który jest, jest genialną bronią. Uczyłem się strzelać z minomiotu, fajna rzecz, minamiot, czyli moździerz po polsku, ale fajna historia. Mm -hmm. e, a uczył mnie Ukrainiec, który wcześniej był E, wcześniej był nauczyle matematyki. No, no bo zebrali ich, nie, tam mat ich tam ściągnął, siadają, 30 siada. Dobra, czy który z was umie strzelać z moździerza? Nikt. No okej. Okay. Który z was wie, ile stopni ma koło? No tam trzech podniosło rękę, 360. Idziecie do minomiotów. Czyli do moździerzy. Przedostatni nasz telefon, jak hmm. sądzę. Halo, halo? Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, kłaniamy się. Słyszymy państwo. No, słyszymy do... bardzo dobrze. To super, fantastycznie. Ale mam pytanie do pana Piotra. Czy przed tym, zanim zaczęła się w ogóle wojna na, na Ukrainie, czy dostało jakieś informacje, czy Rosjanie w ogóle byli prześladowani na wschodzie Ukrainy? A drugie pytanie będzie, czy wschodnia część Ukrainy popiera Rosję? Bo ja opowiem, może takiej swoją sytuację. Mm -hmm. Miałem okazję poznać waszej i Romę ogólnie. To jeszcze było przed wojną 10 lat temu nie? I oni byli bardzo prorosyjscy. Ja byłem w szoku, będąc z nimi na hotelu. Siedzimy, oglądamy jakąś telewizję oni zawsze oglądali naszą TV. Oni byli z Ukrainy, a bym nie mogła sobie tego wyobrazić. Czemu oni są tak nastawieni, a pozytywnie to Rosji ogólnie? Jak można lubić kraj Rosję, jeżeli była wszędzie taka nagonka, że Rosjanie to tacy źli, to tacy źli, niedobrzy ludzie ogólnie. I oni byli, co że mi mówili, to idź na chuj z Ukrainą, że my nie chcemy Ukrainy, my chcemy tylko Rosji ogólnie. I kiedyś byłem jeszcze, druga taka sytuacja, gdy już Krym został zajęty przez. Rosjan. Mm. Byliśmy na Korfu na wakacjach i popłynęliśmy z Korfu do Albanii. W Albanii na targu spotkaliśmy marynarzy mnie, e, którzy byli już, powali pod banderą e, rosyjską mm. i oni byli dumni. Ja nigdy nie widziałem tak dumnych ludzi, że oni nie są już Ukraińcami, tylko są Rosjanami. Ja tego nie potrafię do końca zrozumieć, co tam jest grane tak naprawdę w tym wszystkim. Bo to, co jest pokazywane w mediach, ja nie oglądam telewizji już od 15 lat i ja po prostu w to nie wierzę, to, co jest pokazywane w telewizji. Informacje zbieram tylko z internetu. A do czego dążę? Bo wszystko jest tak zaklamawane, że Putin jest taki zły i to wszystko, ta cała toczka. Ale zobaczmy, co się dzieje na przykład w Izraelu. Ile palestyńczyków ginie, ile dzieci zostało zamordowanych tam i nikt nie robi nic złego z Izraelem. Izrael jest teraz super fantastyczny nikt nie powie głośno, że to są morderczy. To wie pan co, tak nawiązując do, do tego ostatniego zdania, co pan powiedział, yy, ja nie wiem, co się dzieje w Palestynie, ale patrząc na te obrazki, to Rosjanie są bardziej humanistyczni, jak to ktoś powiedział. My, tak. mhm. Humanistyczni. Yy, ja wiem, że humanitarni, ale mhm. jedna osoba powiedziała humanistyczni. Yy, niż najbardziej humanistyczny naród świata. Ale ja nie wiem, co tam się dzieje, więc yy, być może się mylę. O wojnie w Izraelu chętnie z hmm. Państwem porozmawiam jutro. A wracając do tej wojny. O tych ludności opowiedzmy. Tak. Na Ukrainie 100% ludzi mówi po rosyjsku, a w tym momencie może 70%. No, chyba mówi. nie 100% ludzi mówi po rosyjsku. 100% ludzi mówi po rosyjsku. 100%, umie mówić po rosyjsku. 100 umie mówić po rosyjsku, rozumie, rozumie język rozumie. rosyjski, Niejski. potrafi mówić po rosyjsku. Niech pan pojedzie do, do Lwowa i naprawdę bardzo wielu młodych ludzi już nie umie mówić po rosyjsku, dlatego że oni się tego A nie. A młodzi, ale nie, nie, to mówimy o 20-latkach. Dobrze, no to po no, bo bo szkole. To są, bo od 2004, to są Ukraińcy? Od 2014 roku w szkołach jest język ukraiński. No ale wręcznie, tak. I e, między innymi z moich informacji, ale to. Słuchajcie, ja y, tego chciałbym się dowiedzieć tro tro trochę więcej, bo ja rozmawiałem z tymi przesiedlencami, bo Ech, jak to wygląda? Ludzie ze wschodu Ukrainy cały czas prowadzili biznes, mieszkali na Ukrainie, wyjeżdżali do Rosji, pracowali tam. To nie jest prawda, że, że Rosja to jest biedne miejsce. Jeżeli pojedziesz pracować do Moskwy, St. Petersburga albo do tych rejonów przemysłowych na Syberii, okaże się, że pensję będziesz miał wyższą niż, niż w Warszawie. Więc ci ludzie często tam wyjeżdżali pracować, zarabiali pieniądze, wracali tutaj, handlowali między sobą. Wspólna y, firma z Rosji y, produkowała na Ukrainie. Y, rodziny mieszane. To jest tak jak ostatnio faceta spotkałem, i on mówi: Moja żona muskalka, skórska, ale kocham ją. Mieszkamy razem tutaj w Charkowie, e, żyjemy od tylu lat, mam, mamy dzieci. Chłop teraz, mamy, jak mówił mi, to miał 76 lat. E, to nie jest tak jak Polska, że w Polsce mieszkają Polacy. No tam już my mieliśmy tam te historie ze Ślązakami, Jasne. że oni się czuli odrębność. Ale na Ukrainie, jeżeli chodzi o ten 2014 rok, faktycznie byli ludzie, którzy tam mieszkali, którzy byli za Rosją. Dzisiaj na froncie również są miejsca, gdzie nie masz pewności, czy ludzie chcą ciebie, czy jednak na drugą stronę. A czasem bywało tak, że była kobieta, e, którą my chcieliśmy ewakuować, ona mówi, że ona chce na drugą stronę. Ale wiecie co, to trzeba przemyśleć. Ona mówi tylko po rosyjsku. To gdzie ona pojedzie do Polski? To ona woli pojechać do Moskwy. Ostatni nasz telefon, który dzisiaj odbieramy. Halo, halo. E, dobry wieczór. Dobry Z tej wieczór. Strony Marcin. Ja miałbym pytanie, albo przede wszystkim w ogóle szacunek dla pana Piotra, dla jego postawy i chęci pomocy. No i krótko moje pytanie. Jeżeli udałoby się wynegocjować pokój, konflikt jest zamrożony, nie, nie są zabijani ludzie na Ukrainie, jakie są gwarancje, że za dwa lata, za trzy lata ten konflikt nie wróci? Nie wróci, gdy Rosja po prostu będzie silniejsza i nie będzie musiała walczyć, tylko, tylko po prostu bardzo szybko pokona Ukrainę. E, czy czy mówię o jakichś gwarancjach bezpieczeństwa? i jak, jak to widzi Pan Piotr? Bo wiem, że w historii te gwarancje bezpieczeństwa to chyba niewiele dały. Czy Pan niech co? Niech ja, ja, ja się nie znam na historii, ja się nie znam na, na polityce. Ja trochę żyję marzeniami, jak mi się wydaje, ale te marzenia moje realizuję. No, ciężko mówić o marzeniach związanych z tą wojną, które, które realizuję, ale. Mam swoje cele, do których, do których dążę. Czasem na, na ok ta moja droga jest naokoło. Czy są jakieś gwarancje? No, jakie mogą być gwarancje? No, gwarancją może być to, że państwa NATO powiedzą, że jeżeli. A jak będzie prowokacja? A jak w ogóle trzecia strona wymyśli, że, że trzeba zapłac zapłacić pieniądze i, i zrobić prowokację, zabić kogoś na, na granicy? I zrzucić winę na, na którą ze stron. Ta, tak z tymi gwarancjami jest. No. Ja, ja mhm. cały czas chcę wierzyć, że w ludziach jest chęć pokoju. We wszystkich ludziach jest chęć pokoju. Ja, wie, wie pan co? Ja, w Ukrainie mamy piosenkę Powier, Powiernicz się żywym o chłopcach wojskowych. I w Rosji jest taka to samo. Powiednicie żywym no Wszyscy właśnie. chcą, żeby chłopcy z frontu już wrócili żywymi do swoich domów, rodzin, dzieci. Moja żona też by chciała, żebym do niej wrócił. Wróci pan? Żywy? Szuka pan guza. E, panie Robercie, ja panu mówiłem. Ja żyję z tygodniem do przodu. W, ciągu, w przyszłym tygodniu e, będę żywy, bo jeszcze nie idę na front. Jadę do tego domu dziecka. E, wezmę tego Nicole, mojego przyjaciela. E, zobaczę sy sytuację. Ja też na tej zbiórce napisałem, że jeżeli ktoś chciałby mi pomóc organizacyjnie, a może ze mną w ogóle pojechać tam, to, to, to chętnie, chętnie zapraszam. To jest ta zbiórka. Zapraszamy mhm. serdecznie do, do wsparcia Domu Dziecka pod Karkowem. E, powoli musimy kończyć, bo tak jak wspomniałem, o 22.00 e, pojawi się na kanale Zero. Debiutancki materiał mm. Arlety Bojkę. Zresztą skądinąd specjalistki od, yy, od Rosji. Ona była przez lata korespondentką mm. w Moskwie, specjalistki od Ukrainy. Zapewne nieraz będzie jeszcze o tym yy, opowiadała. Panie Piotrze, czego my możemy Panu życzyć oprócz tego, żeby Pan wrócił cały? I niczego nie życzcie. Żyćcie pokoju na świecie. A ja, jeżeli mogę, napisałem, po rosyjsku słabo jeszcze mówię, napisałem tekst do naszych rosyjskich sąsiadów. No, jeżeli chciałby go pan wygłosić. Jeżeli to, mogę, to, jest tylko, że to będzie w języku rosyjskim, państwo się nie obraźcie, W tym tekście proszę, żeby nie bombardowano Charkowa, bo w Charkowie są ludzie, oni się nie nazywają ani Ukraińcami, ani Rosjanami, to są Charkowszczanie. Mają taki swój język. No, to jest naprawdę rosyjski. Tam kilka regionalnych słówni mają, tam są rodziny mieszane. I to nie jest miejsce, gdzie tam nie, ży, nie ma żadnego bandery, tam nie ma żadnych nazistów. Kocham to miasto i chciałbym, żeby mieszkańcy tego miasta żyli w spokoju. I Teraz w języku rosyjskim, jeżeli mogę. Może pan słuchamy. Zdrastwujcie ruskie sąsiedy. Nie rozruszajcie Charkowa. Nie tu do bomby. Nie ubijajcie mirnych Zitielej. Nie obierzajcie dzieci. W Charkowie nie żywód. Nie Ukraińcy, nie ruskie. to Charkowszczanie. Oni gawaritwiat że u nich jest swój język. Na samym dziele to rosyjski język z niez regionalnymi słowami. U błosznictwa jest siemi w Rosji. Niektórzy ludzie pracowali w Rosji i mieli tam rodziej. Z z żywód, smieszane pary, na przykład, i z i Kurska. Oni nie chciad wojny. Oni chciad żeby było jak i раньше. Nikakich nazistów z jest nie. Ja czas tego grodu. Ja będę zaśzyszać jego życieli. Kiedy ty ubijasz życiela Ukrainy, ty ubijasz swojego rodziewnika. Nikt z Słowian nie chce tej wojny. Sława Pawszym grojam wojny. Pust, ostalnie, malciki, wiernucja do Moich żywymi. To był Pański apel do Rosjan. To jest mój, mój apel do ludzi. Nie do Rosjan, tylko jeżeli do, do ludzi w języku rosyjskim. Jeżeli Rosja ma przynieść pokój, no to. zusz. To czekamy na odzew. Pani Piotrze, ja bardzo Panu dziękuję. Ja Panu życzę rzeczywiście, że Pan wrócił żywy żeby ten w tym wypadku Pan, wrócił do domu, do córek, do żony. No i żeby Pan nie musiał już tam robić niczego, co, co powoduje później w Panu takie poczucie, że Pan traci człowieczeństwo, A że Pan wrócił do nas człowiekiem. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu, Zapraszam. Zostańcie z nami do 22.00. O 22.00 wybrzmijcie sobie przerwę, herbata i 22.00 Arleta Bojka w kanale Zero. A ja Państwu dziękuję. Do zobaczenia jutro. No i pojutrze niestety. Tak się złożyło. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Sponsorem programu jest KFC. Spotkajmy się przy kubełku. Partnerem programu jest XTB właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl